Być może potrzebujesz innego rozwiązania Twojego problemu. Być może brak handlowca to nie jest Twój problem. Gościmy kogoś, kto wierzy, że rozwinie Twoje postrzeganie w kwestiach prowadzenia biznesu. Problemy pojawiające się w tych trzech obszarach potrafią położyć najbardziej rentowny biznes w ciągu kilku miesięcy? Zacznijmy od tego, że fakt jest taki, że 9 na 10 firm, które przychodzi do mnie na konsultacje, ma problemy z delivery, dlatego, bo prezes się. Wtrynianie tam, gdzie powinien. Generalnie, na 10 raportów, dwa może są akceptowalne. Jaką spotkałaś y, największą firmę przychodową, która y, nie miała wdrożonego CRM-a? Największa firma przychodowa nie miała CRM-a. Mm. Witam cię bardzo serdecznie w naszej jak zwykle wyjątkowej rozmowie z jak zwykle wyjątkowym gościem. Zanim przejdę do jego zapowiedzi, oddaję honory sponsorowi odcinka, a jest nim Simplityka, czyli butikowa agencja marketingu branżowego. Link do partnera w opisie filmu, opowiem o nim niebawem. A tymczasem w branży od ponad dekady konsultuje od ponad 3 lat dla swoich klientów zagadnienia z zakresu sprzedaży, struktury firmy, procesów zarządzania oraz flow działania całego przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w doradztwie dla biznesu usługowego, a wywodzi się z branży mediowej, więc agencje to jej środowisko naturalne. Czyli doradza głównie, ale nie tylko firmom usługowym, które z definicji są trudne do skalowania. Ma pewnie większe jaja od większości facetów. Widziałem, jak jeździ swoim ścigaczem na torze i wiem, że nie miałbym z nią szans. Jest nie tylko konsultantem, ale i praktykiem biznesowym, bo współprowadzi biznes skupiony wokół motorów właśnie. W swoim biznesie wprowadza, testuje i sprawdza strategie, o których rozmawia na co dzień z klientami. Jest niezwykle otwartą osobą, która dzieli się bez zahamowań swoją wiedzą, a przez to, że osobiście wie, co to jest biznes, stawia również przeważnie bezbłędne diagnozy, po których myślisz sobie: Skąd ona wie, że to jest obecnie moją największą polączką? A wie to stąd, że widziała już głęboko od kuchni kilkadziesiąt agencji z różnych segmentów rynku. W trzeciej minucie od zapoznania się z nią usłyszałem tyle trafnych zdań o tym, jak czuje się większość przedsiębiorców w różnych momentach życia firmy, że nie mogłem przejść obok tej wiedzy obojętnie i postanowiłem podzielić się z szerszą publicznością jej przemyśleniami. Panie i Panowie, przed Państwem człowiek, którego wypowiedzi dążą do stworzenia utopii dla przedsiębiorców i wierzę, że takową tworzy na razie w mikroskali pomagając jednemu przedsiębiorcy po drugim i wierzę, że to idealny moment, aby zacząć mówić do wielu naraz. Przed Państwem konsultantka biznesowa, obecnie pod banderą firmy doradczej Kazbek, relacyjny człowiek, który podsunie Ci pomysł, na który prawdopodobnie ciężko byłoby Ci wpaść samemu. Przed Państwem Magdalena Małek. Cześć, Magdo. Dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się w ogóle przyjść do nagrania tego odcinka. Bo, tak jak we wstępie mówiłem, wierzę, że jesteś w stanie podzielić się z nami taką wiedzą, która jest dostępna tylko dla nielicznych. W to wierzę. Tak? tak jest. I tak jest, też tak czujesz. Okej, okay, to powiedz Magdo na starcie, czym się zajmujesz i fajnie by było jakbyś powiedziała to, tak jakbyś tłumaczyła to dziecku. <laughs> tak jakbym tłumaczyła dziecku, to na jednej ręce mam mój wspaniały etat w Kazbek, czyli 8 godzin dziennie użerania się z przedsiębiorcami i próby wyprowadzenia ich biznesu na rentowną ścieżkę, a na drugiej ręce prowadzę warsztat motocyklowy, po to właśnie, żeby udowodnić, że da się zrobić z tego rentowny biznes, w którym nie będzie uwalona podłoga i w którym klienci wyjdą zadowoleni. Także pytanie, o co pytasz? Podejrzewam, że dzisiaj będziemy bardziej rozmawiali o ścieżce doradczej. E, tak, przede wszystkim. E, chociaż to, że to, że prowadzisz też swój biznes, no, jest tak jak wspominałem, dobrym uzupełnieniem. E, bo często e, mam wrażenie, że do. Właśnie konsultantów jest trochę takich zarzutów, że oni wiedzą, co to biznes tylko w teorii. Ale zanim do tego przejdziemy, staram się zawsze na początku wprowadzić słuchaczy w świat mojego gościa, i do tego chciałbym zadać Ci takie trzy pytania, które sobie wypracowałem, a brzmią mniej więcej tak. Co robisz, aby zapewnić sobie egzystencję? Co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania dziedzictwa? I kim jesteś, ale nie chodzi mi o zawód. I jakbyśmy mogli zacząć okay. od tego pierwszego, właśnie co robisz, na, na czym opierasz swoją egzystencję? Powiedziałaś o tych dwóch rzeczach. Czy jesteś w stanie powiedzieć coś więcej? Wiesz co na pewno? Przede wszystkim pracuję jako konsultant. To znaczy, codziennie. Przez 8 godzin dziennie słucham o problemach ludzi, którzy przychodzą do nas, do Kazbek i rozmawiamy o tym, jak zwiększyć ich rentowność, jak poradzić sobie z działem handlowym, jak poradzić sobie z rzeczami procesowymi, jak poprawić ich marketing. Generalnie wszystko w całym kole życia potencjalnie e, firmy usługowej, bo w tych się specjalizuję. E, generalnie. Hmm. Rozwiązuje problemy tych ludzi na co dzień. Więc jeżeli jest tak, że przychodzi do mnie przedsiębiorca, przede wszystkim sprawdzamy, co on ma do zrobienia. Gdzie są luki w jego procesie, z jakimi boryka się problemami i prywatnie i zawodowo, i jeżeli jesteśmy w stanie mu pomóc doraźnie, prowadzimy go za rękę przez cały ten proces. Czasem to trwa dwa tygodnie, czasem to trwa dwa lata. Moje ulubione projekty, które osiągają teraz największą rentowność, mają ze mną na koncie po dwa lata współpracy, takiej wiesz, tydzień do tygodnia z każdym obszarem ich e, działania, z każdym zespołem, ze sprzedawcami, z marketingowcami, z osobami na delivery. Także, mm, także tym, tym się zajmuję na co dzień. Um, hmm. e, drugie pytanie było o to... Co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowania dziedzictwa? I okay. ja się trochę zastanawiam, czy nie jest to ofensywne pytanie w niektórych momentach życia. Nie, chyba nie. Wiesz co, ja mam taki fan, że chciałabym, żeby generalnie, jak ktoś na mnie spojrzy, to powiedział, to jest ta ruda od agencji. Bo ja mam taką misję, że agencja to jest naprawdę ciężki kawałek chleba. Jest niewiele tych, którym. Nie udało się, ale które wypracowały sobie dobrą pozycję na rynku i ilość pracy, którą musiały włożyć w to, jest niebotyczna, i chciałabym, żeby ta wiedza o tym, jak to zrobić, mogła docierać do szerszego grona. Super, fajnie. Czyli pasja, pasja w tym, że chciałabyś przekazywać wiedzę oraz trochę specjalizować się właśnie w tej. No ja mam taki achievement, że postaw przede mną agencję, a powiem ci, co zrobić, żeby była rentowna i żeby klienci byli zadowoleni. Okej, okay. super, fajne. Dobra, to jakbyś byś siebie określiła, kim jesteś? Bezczelnym, pyskatym człowiekiem, który powie ci prawdę o twoim biznesie prosto w twarz, potem przyklei plaster, weźmie za rękę i powie, co z tym zrobić, żeby było dobrze. Podoba mi się. Dobrze, Magda. Jak to się zaczęło? Czy jakbyś wprowadziła nas trochę właśnie w background, dlaczego jesteś tutaj, gdzie jesteś? Co spowodowało, jak to mniej więcej się układało? Wejdź w takie szczegóły, jak, jak myślisz, że są potrzebne do tego, żeby zarysować kontekst. Możesz nawet zejść do swojego dzieciństwa. Może nie, tak, tak to nie. Chociaż fakt jest taki, że zaczęło się to na studiach, bo. Hmm. Ja studiowałam turystykę i rekreację. Jakby ktoś pytał dlaczego, to dlatego, że tam było dużo imprez i mało nauki, więc wybór był dosyć oczywisty. Natomiast mniej więcej po około pierwszych dwóch miesiącach studiowania tam ja doskonale wiedziałam, że ta branża to nie jest branża, która przyniesie ci dużo hajsu. W związku z tym zaczęłam szukać dorywczych zajęć. Okazało się, że niewiele osób potrafiło wtedy robić reklamy w Google, reklamy na fajcie. Jakakolwiek komunikacja przez internet to było takie: O mój Boże, i co, to, to ja dam w internecie cokolwiek, jakiekolwiek informacje, i ludzie przyjadą do mojego hotelu? Tak. A możemy zrobić dla nich ofertę na ferie, i wtedy przyjadą jeszcze chętniej, i będziemy mieli marże razy dwa. No i to był dosyć trudny początek, bo mało kto chciał uwierzyć e, 18-latkowi, 20 dwudziestolatkowi, że da się robić e, pieniądz dzięki internetowi. Tak dobrnąłam do końca studiów, mając na koncie bardzo wiele firm z branży hotelarskiej, które w ogóle dopiero, ej to był 2013 rok, które dopiero zaczynały cokolwiek robić w internecie. Świeżo po studiach wylądowałam w mojej pierwszej agencji i miałam takie, o wow, teraz będzie super, będę zarządzała projektami, mam wielkie doświadczenia ze studiów i wtedy dopiero dostałam pierwszą deskę, taką wiesz, pierwszą lepę na twarz w stylu tak nie wygląda agencja w Polsce. Jak chcesz robić jakość, a nie jakość, to nie u nas. Okej. Okay. Na szczęście tutaj nie znajdziesz w moim CVC tej pierwszej agencji, bo zawsze oszczędzam im, e, oszczędzam im tej historii. Natomiast później miałam okazję, może nie tyle tułać się, co świadomie przeskakiwać z agencji do agencji, e, czasem pracować w dwóch lub trzech agencjach naraz, w full-time. Mhm. Pozwoliła tak na Ciekawy dobrą sprawę wątek. w 20 miesięcy, może 30 obskoczyć 15 agencji, pierwszych 15 agencji, które poznamy. To były agencje w stylu wiesz. Um... Strony internetowe, pierwsze e commerce um, pierwsze, znaczy nie, już nie pierwsze agencje SEO, ale te, które faktycznie robiły albo skalę, albo jakość. No i tak na dobrą sprawę wiedziałam, że to jest chyba moje, this is where I belong, nie? Ja tutaj chcę zostać i, i być w tym, w tym świecie. Później miałam okazję popracować trochę za granicą w Pradze, w Agencji Międzynarodowej. To też było świetne doświadczenie. Ej, wyobraź sobie agencję, która pracuje w trybie 24 na 7. Wow. Ale obsługuje... to co, na trzy zmiany, czy wie Wiesz co, e, ponieważ prawo pracy w Czechach było zupełnie inne niż w Polsce, mm -hmm. tam przychodziłeś do pracy na etat, i twój team lider mówił tak: Ty masz wypracować 40 godzin w tygodniu, oj mnie obchodzi, jak to zrobisz. I okay, byli ludzie, którzy to... przychodzili i pracowali 40 godzin ciągiem. Byli ludzie, którzy pracowali 6 godzin, byli tacy, którzy pracowali 8. Generalnie team leadera obchodził tylko wynik na koniec dnia i trzaskaliśmy acy dla Skody, e, dla Choralków, dla, dla Lidla wtedy jeszcze. I to było moje pierwsze zetknięcie z tym, jak można przeorać niebotyczne ilości hajsu na bzdury. I wtedy tak sobie pomyślałam, że no to może w takim razie będziemy skalować te niewielkie biznesy w Polsce właśnie do tej rentowności, którą uzyskały um, firmy um, międzynarodowe. Moje życie potoczyło się tak, że z miłości wróciłam do Polski i wtedy już zostałam po prostu najpierw jako osoba odpowiedzialna za projekty, potem gdzieś jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż, a teraz jako konsultantka w branży usługowej. Um, I całe moje życie zawodowe kręci się wokół tego jednego pierdolnika. Wow, jaka mega fajna historia. Widzisz tyle razy rozmawialiśmy, a nie zeszliśmy, nie zeszliśmy na nią. Dobra, mnie to mega ciekawi, jak, jak to możliwe, że ty potrafiłaś połączyć dwa, trzy etaty, dwa to już jest dużo, tak? Trzy etaty jednocześnie. I pytanie, czy to było tak, że to było takie jawne dla twoich pracodawców? I jak to zrobić, żeby to Wiesz co? spiąć? całą to dobę? kilka lat. I masz dużo energii w sobie i potrafisz mieć jeszcze więcej sprytu, żeby te same duplikowalne zadania sobie automatyzować. To jesteś w stanie pociągnąć kilka etatów. Opartych o system bardziej akordowy niż godzinowy, jednocześnie. Okay. Więc na przykład byłam w tym samym czasie copywriterem w jednej agencji SEO, jednocześnie byłam e, menadżerką do projektu w agencji, która robiła strony internetowe, i na to wszystko e, byłam zatrudniona normalnie w agencji, która robiła PPC i tam sobie z nimi pracowałam. Mhm. Mm. Okej, okay. no słyszy się o tym, że robią tak y, dzisiaj programiści w branży, że zdarza się tak, że tak robią. Czasem robią to jawnie, a czasem jawnie, jawnie lecą w kulki i to no, jest ciekawe. Myślę, że... Dużo zależy od tego, czego od ciebie oczekuje pracodawca, nie? Bo jeżeli mhm. faktycznie uda Ci się znaleźć takie firmy, które pracują w oparciu o wynik, w oparciu o moja praca ma być wykonana, nie obchodzi mnie to w jakim czasie i miejscu, to jesteś tak naprawdę w stanie to szybko ogarnąć. Ja już od 6 lat pracuję zdalnie, także byłam zdalna, zanim to było modne. Mhm. Natomiast y, to ułatwia też zarządzanie tymi projektami. Mhm. Fajne. Myślę, że spokojnie. Myślę, że to było takie kluczowe, że właśnie zobaczyłaś tyle agencji od kuchni, najpierw właśnie od strony pracownika. Wiesz, co, są dwie kluczowe rzeczy, które tak naprawdę w mojej karierze zawodowej uznaję za najważniejsze. Um, Pierwsza to jest pewna bezczelność i odwaga, ponieważ w każdej firmie, w której pracowałam, nie bałam się pracować bezpośrednio z właścicielem. W momencie, w którym nawet trafiasz jako po prostu osoba zarządzająca sprzedażą. Ja wiedziałam, co należy poprawić, w jaki sposób to przejść i jak zrobić to dobrze, żeby miesiąc do miesiąca podnosić stawki, żeby zwiększać tę sprzedaż, żeby liczba projektów rosła. Więc w tym pewnym odcinku, w którym się specjalizowałam w danym miejscu pracy, starałam się to robić bezpośrednio z samą górą. I to, mhm. tak na dobrą sprawę, zaowocowało tym, że suma doświadczeń Pewna odpowiedzialność, którą musisz mieć na sobie za pieniądze, za wynik, za decyzje, które podejmujesz, daje ci klucz do tego, żeby w wieku 30 lat być najmłodszym konsultantem w dużej firmie konsultacyjnej. Mhm. Okej. Okay. No, brzmi, brzmi to ciekawie, rzeczywiście. Wiesz, to tak jest jak jest ten mit ps... trochę, nie? Mhm. E, mam 20 lat y, życia i 10 lat doświadczenia. Mhm. No tak się mówi, ale no da się da to się. skompresować, tak? Rzeczywiście. No pytanie, czy, czy to nie jest też tak, że, że te wiesz, 20 lat zrobione w 5 lat... Y, y, czy jest jakościowo takie samo, no bo jednak rozciągnięte doświadczenie eee, zawsze się tak uklepuje jest trochę. Samo, nie? Nie? nie jest takie samo, bo to jest suma doświadczeń, a nie obserwacji. Mhm. No bo inne podejmujesz decyzje, kiedy pracujesz nad czymś w krótkim terminie. I tu wracając z kolei do branży konsultacyjnej. Masz projekty, w których doraźnie musisz poprawić procesy, a w innych po prostu musisz wdrożyć długofalowe zmiany, które następnie optymalizujesz na przykład po wyniku rok do roku. Więc czasem jesteś w stanie coś nadgonić, czasem nie. No mhm. i trzeba pracować dużo godzin dziennie. Ja zawsze uważam, że nie powinno się tego oczekiwać od pracownika, ale mu na to pozwolić. Okej. Okay. Dobre podejście, rzeczywiście. No. Tak, bo dzisiaj jest modne to, że w sensie modne. No, mam wrażenie, że jest takie, że zaczyna być promowane takie podejście w stylu, żeby pracownik, żeby właśnie nie wymagać od niego więcej niż te 8 godzin i tak dalej, gdzie kurczę, ja pamiętam, w swoich czasach młodości to było dosyć normalne, że się pracowało tyle, ile się dawało radę fizycznie. Tak. I to rodziło duże pole do nadużyć mhm. i to zaczynało być traktowane jak coś normalnego. I cieszę się, że przyszło kolejne pokolenie pracowników, następne po naszym i powiedziało basta. Mhm. Okej, okay, czyli twoim zdaniem to jest pozytywne? Tak, to jest bardzo pozytywne, zmianę. bo mhm. jeżeli od wszystkich oczekujesz, że będą pracowali ponad wymiar, to nie jesteś w stanie z tego wszystkiego znaleźć wybitnych jednostek. Mhm. A jeżeli pozwolisz ludziom pracować tyle, za ile im płacisz, tyle, ile wymaga od nich etat, ich zakres obowiązków, to daję pół roku takiemu zespołowi i przyjdą do ciebie, jako do lidera, do właściciela ludzie, którzy powiedzą, ok, ja bym chciał czegoś więcej, daj mi możliwości rozwoju. I to jest dla ciebie największym, największym wygranym całego tego procesu, że masz ludzi, którzy są efektywni, wypoczęci, zadowoleni ze swojej pracy i jednostki, które możesz skalować i dzięki którym się rozwijasz. Krótka wstawka. Jak wspominałem, sponsorem odcinka jest simpli.com. Jak już wiesz, rozmawiam z przedsiębiorcami dużego kalibru i zaczynam być wyczulony na swoisty biznesowy bullshit. Paweł, właściciel SimpliTeka.com, jako pierwszy przekonał mnie do współpracy i zaufaliśmy sobie nawzajem. SimpliTeka to butikowa agencja marketingowa, która ściąga klientów do Twojego biznesu w obszarze wyszukiwarek internetowych, płatnej reklamy oraz social mediów. Kojarzysz pewnie powtarzane przez wielu przedsiębiorców hasło, że skupiając się tylko na jednej rzeczy możesz osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. Paweł jest tego przykładem. Skupia się tylko na kilku branżach: medycyna, kosmetologia, deweloperzy i choreka, plus prawo oraz optymalizuje działania tylko pod dostarczanie potencjalnych klientów. To zawężenie i skupienie na jednym celu skutkuje tym, że osiągnął praktycznie monopol na ruch w sieci dla kilku klinik w Polsce, czy w końcu zbudował największy serwis receptowy w naszym kraju. Jeśli prowadzisz biznes w którejś z tych branż, odezwij się do nich. W zamian, oprócz rozmowy, dostaniesz dostęp do rzeczywistych wyników, jakie osiągnęli z klientami. Przy okazji zobaczysz, jak plasujesz się wśród konkurencji. Mają dużo głębsze, Zrozumienie Twojej branży niż firmy skierowane do wszystkich. Link znajdziesz w opisie filmu i wracam gadać. Magda, ile lat w takim razie już jesteś w biznesie agencyjnym? Jakbyś miała to z, właśnie z, podsumować? Chyba obchodzę swoje dziesięciolecie. Aha, okej. Okay. I konsultantem, takim stricte konsultantem, jesteś 3 lata, tak? Trzy lata w takim wiesz, większym wymiarze godzin mhm. dorywczo dla agencji w granicy pięciu lat. Generalnie jest raczej tak, że wszystkie miejsca pracy, w których miałam okazję pracować, znaczna część mojego, moich obowiązków polegała właśnie na wdrażaniu zmian. Towarzysząco do swojej regularnej pracy, czyli na przykład byłam osobą odpowiedzialną za nowy biznes, za nową sprzedaż, ale tak na dobrą sprawę pracowałam nad tym, żeby wdrażać CRM, żeby budować oferty, żeby analizować potrzeby klientów, dopasowywać proces sprzedaży. Najczęściej nie mając nad sobą żadnego lidera poza właścicielem, więc tak jakby, jeżeli to rozdzielisz, to procesowo pracuję już, myślę, z 6 lat z agencjami, mhm. zajmując się tylko pracą procesową. To są moje trzy lata. Mhm. Spoko. Dobra, no i w takim razie przejdźmy może, rozpędźmy to do tego, jakie są problemy w tym biznesie, no bo pomagasz, widzisz to na co dzień. Rozmawialiśmy sobie trochę wcześniej o tym, że, że widzisz, że takim podstawowym, jakby chyba. Błędem, problemem przedsiębiorców i ja też to widzę gdzieś u siebie, albo jak rozmawiam ze znajomymi przedsiębiorcami, że istnieje taki trójkąt delivery, marketing, sprzedaż i taki kołowrotek, w którym wpada właściciel i nie może się zatrzymać. Jakbyś mogła rozwinąć ten temat? To są dwa bardzo bliskie tematy obok siebie. Mój ulubiony to jest właśnie trójkąt bermudzki, w którym giną wszystkie agencje czyli właśnie marketing, sprzedaż i delivery. Problemy pojawiające się w tych trzech obszarach potrafią położyć najbardziej rentowny biznes w ciągu kilku miesięcy, bo wystarczy, że jedna z trzech nóg tego stołu będzie krótsza i on już nie będzie stał równo. Jak się wykolei, to w ogóle nie ma co zbierać. A druga rzecz, o której powiedziałaś, to taki kołowrotek w pracy właściciela, który mówi o zatowarowaniu i capacity, czyli. Chciałbym mieć większą firmę, więc muszę mieć więcej projektów. Żeby mieć więcej projektów, muszę mieć więcej lidów. Żeby mieć więcej lidów, muszę mieć więcej marketingu. I na drugiej ręce, chciałbym mieć większą firmę, więc muszę mieć więcej projektów, więc muszę mieć więcej ludzi, więc muszę zarabiać więcej, żeby utrzymać tych ludzi, żeby zarabiać więcej. I to jest taka spirala, która idzie od dołu coraz szerzej. Ona się bardzo mocno napędza, jeżeli nie wyrwiesz się z tego koło wrotka rentowności. Mhm. Dobra, jak to zrobić w takim razie, bo większość ludzi y, mam wrażenie, że jak zakłada biznes, to y, znaczy, może nie, y, ale są ludzie, którzy myślą, że założą sobie biznes, y, z, będą zajmować się sami procesowo częścią tego biznesu, oddawać go innym i to się będzie kręcić i nagle firma będzie bezobsługowa. Do tego do tego to jeszcze dojdziemy. Ale może zacznijmy w ogóle od tego, jak, y, jak rzeczywiście. Jak się wyrwać z tego, z tego kołowrotka? Tak? Wiesz, tego co? to nie jest tak, że da się z niego wyrwać, um, bo tu masz bardzo dużą liczbę czynników, które na to wpływają. Zależy od tego, na którym etapie jesteś, jaka jest twoja historia, jakiej, o jakiej skali mówimy, to sposób będzie zawsze inny i mhm. do tego potrzeba głębokiego poznania danej osoby. W ogóle osoby w oderwaniu od firmy to fan fakt, taki, żeby dobrać odpowiednią metodę. Ale zaczęłabym od tego, że właśnie, żeby wyrwać się, to trzeba podzielić sobie segment agencji tego, z czym ja się spotykam mhm. na naszym rodzimym rynku. Dobra. Bo tak na dobrą sprawę mówimy trochę o tym, z czym ja mam do czynienia. To jest kilkadziesiąt firm, które poznałam właścicieli firm, których poznałam a osób, którym miałam okazję pomóc, mniej lub bardziej. I one się dzielą na trzy takie grupy. Masz duże konsorcja reklamowe, już podchodzące pod korporacje. Bardzo często to jest taki segment firm 60+, plus. często to są firmy, które wychodzą na rynki zagraniczne. 60 plus osób, osób, tak? Tak, tak. Powyżej 60 osób w zespole. Często właśnie wychodzą na rynki zagraniczne, mają wiele linii biznesowej. Raczej są to firmy, które... Musiały być na tyle poukładane, żeby urosnąć o tej skali i zazwyczaj przychodzą do mnie z problemami w mikroskali. Na przykład okazuje się, że mamy bardzo dużo osób, ale nie do końca wiemy, jak zbadać rentowność poszczególnego projektu, albo chcielibyśmy odpalić nową linię biznesową, ale nie jesteśmy pewni, czy jest nisza na rynku i czy warto to zrobić, albo przechodzimy przez kwestie związane z działem sprzedaży, czyli urośliśmy tak bardzo, że teraz balansujemy pomiędzy nowym biznesem, a czernym agencyjnym, czyli to, jak dużo nowa sprzedaż, jak dział sprzedaży musi nadgonić nowych projektów, żeby zahamować kwestie związane z odpływem klientów rekurencyjnych. No i było, nie było, to jest kwestia pojedynczych zmian, które musisz wprowadzić w firmie. To nie jest stawianie mhm. firmy od zera i sprzątanie. Niewiele jest takich firm. Mhm. Czy powiedziałabym, że wykonawczo są lepsze od pozostałych? Absolutnie nie. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i słuchasz tego odcinka, to na pewno nie dowiesz się, którą firmę należałoby wybrać, żeby cię dobrze obsłużyła, bo w każdym segmencie znajdziesz parły. bo po prostu musi ludziom zależeć, żeby to się udało. Mhm. Okej, okay, no dobra, to mamy czyli segment mamy takie firm. wielkie mhm. to, to Potem mamy segment y, zupełnie po drugiej stronie. To jest segment, który zawsze mam w serduszku, czyli był Janek i Marek, i mi powiedzieli, Ej, ja umiem robić facey, ty umiesz robić grafikę. To załóżmy agencję. I wtedy jeden zaczyna sprzedawać. Czasem się okaże, że faktycznie w tej części wykonawczej oni byli bardzo dobrzy, więc zaczęli mieć klientów więcej niż się spodziewali, że będą ich mieli, więc zaczęli zatrudniać, więc to trochę urosło. Teraz to już się głupio wycofać. I wtedy przychodzą mówiąc, Ej, no bo w sumie to trochę nam projekty odpadają, trochę mamy za małą sprzedaż. I ja mówię, a jakieś dane, analiza, cokolwiek, jakaś matryca projektowa jest takie. A to trzeba takie rzeczy robić? I to jest mój ulubiony segment, który opowiada o firmach, którym nikt nie powiedział, jak prowadzić firmę, i to jest segment trzmieli. Mhm. Oni nie wiedzą, że trzmiel nie powinien latać, a latają. Okej, okay. i to mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich firm. Nie? I że większość, większość tak chyba się zawiązuje rzeczywiście. Dobra, a jak. jak... Jest jeszcze środkowy mhm. segment. Mhm. Ten, w którym spotkał się jeden freelancer. Robił bardzo dobrą robotę i zaczął skupiać wokół siebie pracowników, bardzo rygorystycznie ich dobierając, ale wiedział, jak się robi biznes, i dzięki temu, tak na dobrą sprawę, stworzył firmę, która jest rentowna. Tam są zupełnie inne problemy, bardziej z poziomu delivery, menadżerów, jakichś poszczególnych narzędzi, które można wdrażać, niż w przypadku firmy, która urosła i nie wie, co ze sobą zrobić. Czyli masz trzy segmenty: duże firmy malutkie firmy, które raczkują i wiedzą co mają, jak mają ogarnąć i firmy, które już się poukładały, ale wiedziały po prostu jak się prowadzi biznes, a nie jak się prowadzi agencję. Okay. I to jest tak, że a jakbyś mogła procentowo to podzielić? Czy masz jakieś takie Wiesz szacunki? Co, ja bym prawdopodobnie powiedziała o tym, że idźmy po pareto, bo jest to najlepsza metodyka. Mhm. W 20 procentach będziesz miał duże agencje, które są poukładane, międzynarodowe, zatrudniają dużo ludzi, a pozostałe 80% podzielisz właśnie pomiędzy ten rynek małych i średnich agencji i znowu do Pareto, czyli 20% z tych 80% to są firmy, które się poukładały i wychodzi nam na to, że 60% firm w Polsce to są właśnie mikro i średnie przedsiębiorstwa. Mhm. Okej. Okay. No dobra, mamy je mniej więcej zmapowane. W takim układzie, od czego mówiliśmy o tej spirali. Projekty, większa sprzedaż, większe delivery, za mało ludzi, i tak dalej. Złe opinie. I pytanie, czy ja, ja mam wrażenie, że to jest. Że to jest taka trochę nieunikniona faza biznesu, w której jest właśnie założyciel, przedsiębiorca bądź wspólnicy, którzy nagle wpadają właśnie w taką bieżączkę, są w, są w procesach, jeszcze oni osobiście i no nie pracują nad firmą, bo nie mają kiedy, tylko pracują nad tym, żeby w firmie, żeby realizować te projekty i są na etacie. I, I teraz pytanie, jakie właśnie podjąć kroki, no bo mam wrażenie, że to jest jeden z głównych problemów mhm. przedsiębiorców. Jakie podjąć kroki, a... czy, czy na to zabezpieczyć? Czy da się w ogóle od początku budować firmę w taki sposób, żeby, żeby, ją, żeby ją budować, a nie w niej pracować? Myślę, że tak. Znam... Trzy takie przykłady. Mhm. Um, natomiast w ogóle niszowo jako konsultanci nazywamy to bólami wzrostowymi. To jest ten etap wieku dojrzewania, że po prostu każdy musi to przejść, żeby urosnąć. Mhm. Jak nie boli, to nie urośniesz. Um, Pule żeby... wzrostowe, pa tak, no pamiętam, jak nogi bolą. A... No, kolana, łokcie, <laughs> tak. wszystko. I nagle jesteś 20 centymetrów wyższy, nie wiesz, tak. jak to się stało po wakacjach. Tak, A... co ciekawe, wtrącę jeszcze tutaj jakieś kiedyś badania czytałem, to nie dzieje się, tak jak wszyscy myślą, o milimetr z dnia na dzień, tylko dzieje się z... tak. właśnie w jedną noc, typu 2 tak, 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 tak. centymetry. Dlatego boli. A... No i generalnie, żeby uniknąć albo zminimalizować skutki tego rośnięcia. Musisz dobrze jako właściciel firmy, namierzyć swoje bóle, mhm. bo nie da się wszystkiego leczyć od razu. I nie da się poprowadzić firmy tak, żeby ze wszystkich obszarów wyjść naraz. Mhm. Um, najczęstszy model, który się pojawia, absolutnie najczęstszy, kiedy mówimy o tych 60% polskiego rynku, właściciel zostaje w delivery i zatrudnia handlowca, żeby zdjął z niego sprzedaż. Um, następnie dołącza do zespołu wykonawczego, pilnuje zespołu wykonawczego i Boże Święty, jaka to jest zawsze zła decyzja i jak bardzo powinno się to zrobić odwrotnie. Mm -hmm. Zacznijmy od tego, że fun fact jest taki, że 9 na 10 firm, które przychodzi do mnie na konsultację ma problemy z delivery, dlatego bo prezes się wtrzynia nie tam, gdzie powinien. To znaczy, nie odpuścił pracy z ludźmi, więc zamiast z góry usprawniać procesy, potrafi przyjść i powiedzieć, że te acy są chujowe, ta grafika jest beznadziejna i zacząć to robić od początku, bo jak możemy wysłać coś takiego klientowi? Zamiast popracować procesowo z menedżerami, czy nad samym delivery ogólnie i jakością w firmie, nad standardami pracy, których niewiele agencji ma. Um, więc to jest pierwszy problem. Natomiast zostawiając działkę sprzedaży w rękach nowicjusza, który nie ma marki osobistej i jest nową twarzą w firmie, zaczynają się problemy ze sprzedażą. Przez wstawianie rąk do delivery, zaczynają się problemy z czernem, demotywacją zespołu często, jakieś kwestie roszad wewnątrz działu delivery. Więc rośnie nam czern, czyli mamy kiepską sprzedaż, wysoki czern. I przychodzimy do Kazbek mówić, mmm, chyba mi się rentowność nie zgadza, zróbcie coś z tym. No dobra, bo to jest właśnie chyba takie intuicyjne u większości ludzi. Kiedy zatrudnić pierwszego handlowca? <grym> to nie jest intuicyjne, to jest pokierowane niechęcią. Ludzie nie lubią sprzedawać. Jest bardzo niewiele osób w branży, które mają fan ze sprzedaży. Sprzedaż się kojarzy z odpowiedzialnością. Sprzedaż się kojarzy z targetami, z wynikiem i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak trudno jest zrekrutować dobrego handlowca. Bo na rynku masz trzy, trzy segmenty ludzi startujących na to stanowisko. Segment pierwszy. Sprzedam Eskimosowi taczkę lodu, czyli osoby, które obiecają wszystko, a potem niech dział delivery się martwi. Oni są owszem skuteczni, ale churn rate tych klientów jest Dramatycznie niski, znaczy, czerny jest wysoki, LTV tych klientów jest dramatycznie mhm. niski. Potem masz handlowców, którzy doskonale sprzedają siebie i doskonale opowiadają o usługach, ale nie posiadają umiejętności domykania sprzedaży. OL, oh well, czyli super, że masz bardzo wysoką liczbę wysłanych ofert, czemu tylko nikt ich potem nie podpisuje. I na końcu masz sprzedawców, którzy mają dobrą prezencję sprzedażową. Mają wiedzę o marketingu, mają dobre delivery i to są jednostki. W tym roku trafiłam na blisko 300 cefałek na. Strzela ile? Na ile osób? Na 300 CV, które były właśnie tą ostatnią osobą? Na 300 CV? 20%. 20%. Dwie osoby. Dwie osoby na 300, no to Jest rzeczywiście rzeczywiście strasznie kiepsko. No. Okej, okay, to by mi się pokrywało z tym, co mówiłaś, że, że rzeczywiście, żeby zatrudnić osobę, no, bardzo dużo trzeba. Yy, no i teraz wyobraź sobie. Mieć jesteś właścicielem, który mhm. wyrósł z delivery. Mhm. Czyli bardzo dobrze robiłeś strony internetowe, bardzo dobrze robiłeś SEO, bardzo dobrze robiłeś cokolwiek. Mhm. I naturalnie nie chcesz sprzedawać, więc twój mózg cię pcha do tego, żeby odciąć obowiązki, których nie chcesz robić. Mhm. No to nie chcesz sprzedawać, no to byłem handlarzem. No ja właśnie bym chciał sprzedawać. nie? I to Ale... jest mój idealny klient. Mhm. Jeżeli przychodzi do mnie agencja, w której prezes, właściciel mówi: Chciałbym zostawić u, sobie, u siebie sprzedaż, pomóż mi poukładać resztę, to my jesteśmy w trzy miesiące w stanie poprawić rentowność o dwukrotność, czasem o trzykrotność. O. No to super. Bo ja na przykład chciałbym właśnie oddać delivery, tak? Bo to, to, to delivery spędza mi sen z powiek i to jest, i to jest właśnie trudne moim zdaniem. Wielka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaje w moich treściach, a zapraszam już moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która jeśli kanał Ci się podoba, pomoże również Tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści. A to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego, jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję Ci, że w zamian za Twoje zaufanie. Dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za Twój czas, kłaniam się, wracam gadać. No dobra, to w takim układzie, czyli to, co, to, co Ty doradzałabyś, to właśnie nastawienie się w sensie z tego, co ja rozumiem, między wierszami, to Twoim zdaniem, właśnie zrekrutowanie ludzi do delivery będzie prostsze niż do sprzedaży? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Okej, okay. dobra. Nie ma prostej rekrutacji mhm. w biznesie. Dobra. Nie ma. Jeżeli zostawiliśmy na chwilę rekrutację w sprzedaży, przejdźmy do rekrutacji w delivery. Mhm. Będziesz miał świetnych specjalistów, introwertyków, którzy nie potrafią obsługiwać klienta. Będziesz miał bardzo kiepskich specjalistów, ale tych, którzy mają gadane. I będziesz miał po prostu średniaków, którzy coś tam robią, bez efektu, ale klienci też im nie czernują. Którego byś wybrał? Mm, no, ja bym wybrał pewnie jakiegoś takiego wybitnego, który dowozi i pracuje po godzinach, ale nie wiem, czy by byłby to dobry wy wybór, nie? Mm. No i teraz zobacz. Jeżeli on dowozi, ale nie potrafi budować relacji z twoim klientem? OL, czernarz się patrzy. No tak, ale dowozi, nie? Wiesz, projekt jest w moim zrobiony, W życiu. Nie? Liczba projektów, która była dowieziona targetowo milionem ROAS-u, zwrotu z inwestycji, która wykoleiła się z widzimi się klienta albo z kiepskiego Customer Success Managementu, mm -hmm. jest większa niż tych projektów, których agencja nie dowoziła. Okej, okay, dobra. Tylko pytanie, czy w takim układzie, bo o Customer Success też będę chciał porozmawiać, ale czy w takim razie nie uważasz, że jedną z głównych części Customer Successu jest? Badanie potrzeb klienta i jego zadowolenia, ale głównie po to, żeby nastawić się rzeczywiście na dowożenie, jednak na końcu. I teraz znowu. To, że nastawić się i to, że obiecać i do tego dążyć, to jest bardzo dobre życzenie, mhm. ale um, to, że biznes, który dział handlowy wpuścił, nie ma szansy osiągnąć rentowności, to, że produkt nie jest konkurencyjny, że strona internetowa nie działa, czyli ten cały wianuszek błędów, którymi agencja obarcza klienta istnieje, mhm. no to no co z tym zrobisz? Nie? Możesz mieć jak najbardziej szczere intencje, ale jak rzeczy nie działają, to musisz wiedzieć, gdzie postawić granice swojej odpowiedzialności. No i teraz moja rada jest taka. To pytanie o to, kogoś byś wybrał z tej trójki, było takim trykiem pytaniem, mhm. bo to zależy. Dzień dobry, natura konsultanta. To zależy od tego, jaki masz model biznesowy agencyjny. Bo teraz znowu, jak sobie przejrzysz kwestie związane z agencjami, to masz dwa skrajnie różne i jeden taki pośredni model agencyjny, obsługi. Mhm. Masz agencje, które mają biuro obsługi klienta, opiekunów klienta, menadżerów, account menadżerów. Pełne grono ludzi, którzy po prostu są twarzą firmy, utrzymują kontakt z klientem i dbają o dobry CS, i do tego mają ludzi, którzy wykonują pracę, czyli grafików, copywriterów, adsowców, ludzi od strony programistów i tak dalej. Czyli masz dobry rozdział, często agencje SEO tak pracują, czyli masz Customer Success i masz Delivery jako dział realizacji. A z drugiej strony masz agencje, które są oparte o wykonawców, czyli Osoby, które pracują nad realizacją reklam na face albo mm, pracują na wideo, albo są kontentowcami, jednocześnie mm, oni prowadzą kontakt jeden do jeden z klientem. No i na końcu masz tak jakby e, zespoły mm, mieszane, czyli tam, gdzie liczba osób z CS-u jest bardzo podobna do liczby osób z realizacji. Mhm. I to też jest o tyle trudne, o ile ten przepływ zadań w każdym z tych modeli ma swoje plusy i minusy. Tam gdzie masz dobry CS, najczęściej pojawiają się problemy z wykonawstwem zadań, z kolejkowaniem, ze wszystkimi narzędziami do zarządzania czasem pracy i projektami. I tam bardzo często rozbija się o to, że osoby, które pracują w tego typu modelach biznesowych są dobrymi CS-ami, ale bardzo chujowymi projekt managerami. Oni by chcieli dla dobra klienta poprowadzić ten projekt dobrze, ale nie potrafią odpowiednio tego zlecać, utrzymać rentowności projektu. Long story short, jeżeli nastawiasz się na rentowność, to to nie jest twój model. Jeżeli nastawiasz się na markę i na budowanie relacji i na mniejsze problemy z działem sprzedaży. Problemy oczekiwania wobec działu sprzedaży, to to jest twój model biznesowy. Po drugiej stronie stołu masz firmy, które są oparte o kontakt jeden na jeden z klientem u wykonawcy i oczywiście masz mniejsze problemy z delivery. Ci ludzie sami sobie planują pracę, zarządzają swoimi projektami itd., itd. Natomiast problem, który najczęściej się spotykam w agencjach w tym obszarze, to jest to, że oni nie do końca potrafią budować relacje i nie do końca mają na to czas bo ta osoba, która siedzi finalnie te swoje x godzin przy biurku, ona musi zawsze podjąć decyzję, czy ja ten czas, który mam dzisiaj, chcę poświęcić na grzebanie w koncie reklamowym, czy chcę poświęcić na komunikację z klientem. Czy ja mam przestrzeń w moim abonamencie, rozliczeniu godzinowym na to, żeby zdzwonić się z klientem na 3 godziny i z nim popierdolić głupotki i zapytać o to, jak było na wakacjach i przy okazji wykmienić propozycję na nowe promocje i zrobić coś sensownego, czy ja ten czas poświęcę na przygotowanie kreacji, albo nie daj Boże, jak już masz, wiesz, wykonawców w stylu, mm, mam pepecowca, on robi reklamy na fejsie, ale sam sobie napiszę reklamę i sam sobie zrobię do tego grafikę. To już jest króciutka droga do tego, żeby klienci byli, wbrew pozorom, niezadowoleni. I tak jak spotykam się z klientami moich klientów, bo to jest w ogóle ciekawa część mojej pracy, e, prowadząc agencję, na co dzień? Wybieram sobie losowo ich klientów i ich obzwaniam. Na zasadzie: mm -hmm. A, powiedz mi, co mi tam ciekawego powiesz o firmie Kanapka and Kanapka? u skąd pani wierzy, że z nim pracuję? No, odpowiadam za Customer Success Management, za zadowolenie klientów. Chciałabym się dowiedzieć, jakie, jakie ostatnio problemy się spotkały. O mój drogi, ilość historii, które ja się dowiem po boku na temat danej agencji, niż od agencji, to jest w ogóle nie tak, ciekawe jest to, że firmy tego nie robią, nie? O, moim zdaniem tak. to jest jedno Większość z głównych... Większość firm w ogóle nie dba tak. o nps o mierzenie czernu, długości życia klienta, o badania CISAT-owe, nikt nie, da, nie dba o health check -i. w sensie klient ma być zadowolony, ale mhm. co robić, żeby był zadowolony? Wysyłamy im raporty. I ja wtedy sobie mówię, a może wyślesz mi ten raport i ja zobaczę, jak bardzo beznadziejny on jest. Generalnie na 10 raportów dwa może są akceptowalne. Mm -hmm. No tak, nie, nie skupiam się na tym pewnie, co jest istotne dla klienta, ale do tego wrócimy. Mhm. Dobra. Czyli tak, jakby spinając z klamrą, ostatnie a propos tej sprzedaży mhm. przez właścicieli. Ja mam wrażenie, że istnieją, w sensie wiem o tym, że istnieją bardzo duże firmy, na przykład w branży IT, w których dwójka założycieli, ogromne firmy molochy mhm. i dwójka założycieli nadal sprzedaje. I to jest wspaniały I... w ogóle model biznesowy. Ja byłem bardzo zaskoczony, jak, jak, to, jak zorientowałem się, że tak jak właśnie jest. Jeżeli się sobie, że dobrze sprzedajesz i dobrze opowiadasz o usługach i opowiadasz o nich dokładnie w taki sposób, w jaki one są realizowane, to rób to. Mhm. Jeżeli liczba lidów przerośnie tą część swojego dnia, którą chcesz na to poświęcać, zatrudnij sobie Prisels'a, asystenta, sprzedawcę juniora ale nie oddawaj, w, będąc małą firmą, nie? W sensie małą firmą my mhm. nam nośli ten segment 5-20 osób, nie? Czyli nie oddawaj tej decyzyjności na zewnątrz. To jest coś, co pilnuje twojego przychodu na koniec dnia. Okej, okay. czyli, czyli rzeczywiście skupienie się na tym, żeby firma robiła delivery, a potencjalnie właściciel jeszcze robił sprzedaż w tej kolejności, a dopiero później wychodził z tej sprzedaży, mhm. no bo Finalnie robimy firmy po to, żeby one były i były asetem tak, 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 tak. w teorii. tak? Um, dwie rzeczy, które właśnie otworzyłyśmy szufladki. Po pierwsze, to nie jest prawda objawiona, że masz sprzedawać. Masz sprzedawać, jeżeli robisz to dobrze. Mhm. Ja bym chciała, żeby firmy, które do mnie przychodzą, które przychodzą do nas do, do pracy, mogły powiedzieć ej zobacz, takie są moje wyniki sprzedaży. Zazwyczaj, jeżeli sprzedaje właściciel, to on nie prowadzi CRM-a. No bo po co mu CRM? Przecież on wie, co sprzedaje, nie musi nikogo kontrolować. Znam pytaż... takich, co prowadzą, ale. I tak, ale w sensie tak, no. tak, dla, trafiają się dla siebie. Się, nie? Dla siebie? Zależy to, wydaje mi się, że zależy też od skali liczby klientów per projekt, o, liczby, liczby, klientów i liczby tak dalej. lidów i Od liczby doświadczenia i tego, ile pieniędzy przeszło mu bokiem, bo zapomniał wysłać maila. Dokładnie, no tak mi się też wydaje. E, więc jak jakby większość firm e, trafia do mnie właśnie bez tego, bez tej mhm. podstawowej analityki i w obszarze delivery, i sprzedaży i marketingu, co e, jest zaskakujące, nie? No bo to są firmy trzmiele. Jakim cudem to żyje? Jakim cudem to tak może się nie spinać? Jak mogą ci wychodzić tabele, które mówią o tym, że nie ma szansy, żebyś miał pierwszego na wypłaty? I pierwszego ludzie wychodzą I działa, zadowoleni nie? i działa. No, ale ile stresu to kosztuje, pewnie. E, dobra, to pytanie, skoro ty masz taki przekrój, to ja jestem hmm. bardzo ciekawy. Daj. E, jaki, e, jaką spotkałaś e, największą firmę przychodową, która e, nie miała wdrożonego CRM-a? Największa firma przychodowa nie miała CRM-a. I czy to jest w ogóle tak właśnie nagminne, Ciężko jak mówić mówisz, o przychodzie? Nie? No, no. Bo możesz mieć ogromny przychód z trzech klientów, albo możesz mieć ogromne jest Ale mówiąc to o liczbie lidów, liczbie leadów, liczbie leadów, projektów. no. To, to Karol, ja bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że to, to usłyszysz. Ale jego personalny rekord to jest 300 tematów w lejku i brak cerema. Wow. Ja, Dobra, to jak? jak? Co? Excel. Excel? Okay. Excel. To są tematy mhm. w sensie. Pracowałam w firmie, w której mieliśmy setkę lidów miesięcznie mm -hmm. i nie mieliśmy CRM-a, bo wszystko było w oparciu o Excela. I w oparciu o maila. Ale wierzę w to, że dobrze postawiony I Excel na 300 być... wytrzyma. Tak? Dobrze tak, postawiony, tak tak? tak. tak jakby Excel służy w tym wypadku do tego, żeby zachować informacje odnośnie tego, co się dzieje. Mhm. Skąd pochodzi klient, na jakim jest ewentualnie jakim statusie, który sobie ustawisz, czy złożyłeś mu ofertę, na jaką kwotę, jakiś tam mhm. czas ostatniego kontaktu. OOL nikt tego potem nie uzupełnia. Tak, tak. I tak, jakby bazy danych w Excelu możesz trzymać, ale wiesz, jaka jest różnica pomiędzy Excelem a crm No, CRM ci przypomni. Dokładnie. A Excel tak. ci nie przypomni, chyba że masz to zrobione też datami i sobie sortujesz co, odpowiednio. Z fake'iem do tego stopnia, tak, że ja... robisz Excel, który ci przypomina rzeczy, to gdzie popełniłeś błąd, nie mając CRM-a, który za... zrobi to po prostu? E, o tak. A wiesz co? Ja, 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 ja tak sobie myślę, że akurat, jeżeli chodzi o Excela, to całkiem nieźle sobie z nim radzę i. Ja lubię Excela za to, że on jest bardziej elastyczny niż CRM na początku działania. Możesz sobie to mapować, mhm. przestawiać i tak dalej, mhm. a dopiero później przesiadasz się na CRM, a jak już wiesz, jak ten proces w tym przypadku powinien wyglądać, to ja, gdzieś nie? taki float. W sensie, nie? jeżeli nie potrafisz sprzedawać, to załóż sobie CRM, bo większość domyślnych dashboardów analitycznych, lejkowych. Automatyzacji, które są zrobione, zrobić połowę wiedzy, którą byś dostał od konsultanta? No to, to, to się zgadzam, że w CRM-ach w sensie, jest to zrobione dobrze. Po mhm. to jest to narzędzie, żeby ono Cię wdrożyło do tego, jak zarządzać tymi danymi. Rzadko, kiedy spotkasz crm który będzie po prostu pustym narzędziem bez frameworków, to znaczy, że źle wybrałeś, wybierz mhm. następny. Nie? Mhm. No Zgadzam się, że większość, większość tych CRM-ów no. ma całkiem niezły ten proces i tak Wiesz, na to no, patrzę. Ja też jestem freakiem, dane, który nie? jeżeli dostaje CRM z listy CRM-ów zakazanych, to pierwsze co robi, to wypuść wszystko do plik CSV, rozdziel przecinkami jazda. Mhm. i jazda I wtedy dopiero się biorę za jakąkolwiek analizę sprzedaży. Nie? Ale tak jakby zakładając, że to nie jest jeden z tych. Trzech zakazanych crm mhm. to nie y będziemy wymieniać na Nie, 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 nie jesteśmy po weekendowym kursie okay. unikania pozwów, więc. Dobra. <laughs> okay. Za to? Y mogę ci powiedzieć, jakie są y dwa najczęstsze wybierane. Okay. A może chcesz strzelać? No, zakładam, że Pipe Drive i, y i LiveSpace. Livespace jest trzeci. Okej, okay, dobra. Uh, Lifespace jest trzeci. Um, Hubspot. Hubspot, ale Hubspot jest genialny. I jest no. ogromnym kombajnem. No, i, Ale jest genialnym w ogóle, no tylko, że jest drogi też, nie? Wiesz co? I tak, i nie. Ta, Jak go tak pojąć? To dokładnie mentalnie, przypadki, nie? w których z popularnych CRM-ów, liczba handlowców była tak duża liczba potrzeb, była tak duża, mhm. że taniej było kupić licencję na HubSpot'a niż tułać się w sześć osób na innym CRM-ie. Okej, okay, okej. Okay, bo... No i tak jakby było, nie było HubSpot, jest multi On ci zepnie tak. cały nasz trójkąt bermudzki. Tak, ja, ja, ja go kojarzę nie z bycia crm tylko z bycia po prostu molochem. Tak? No, ja zawsze się czuję. Takim śmieję, erpen, że... tak trochę. Um... My mamy w ofercie wdrożenie HubSpota, mhm. szkolenia i tak dalej. I jednym z moich obowiązków jako konsultanta w Kazbek jest umieć w HubSpota. Okay. Natomiast to jest taka hate-love relacja. Mhm. O Boże, jednego dnia je ja się loguję, ja z nim rozmawiam, ja, ja proszę go o to, żeby on działał. On mówi, wróć do podstaw, i, i wtedy porozmawiamy jeszcze raz. A potem nagle się okazuje, że taki workflow na 170 kafelków potrafi ci zapiąć sprzedaż na 300 lidów jedną osobą. Mhm. No tak, I, i jeszcze nie klęknie, nie? bo to jest najważniejsze. My, my kiedyś próbowaliśmy w. Kodzie postawić, postawić coś takiego, jak właśnie taki, taki back officeowy system, mm. i klęknęła. I mm. producent powiedział, że niestety ich Happy nie obsłuży takiej mm -hmm. liczby zapytań. Później, teraz Notion jest popularne też do tego typu. Notion nie jest crm Tak, tak, ale mówię o takich tak. trochę back-office Ja mam bardzo duży rzeczach, problem nie? z tym, że ludzie tak jakby nie rozumieją różnicy pomiędzy narzędziami do zarządzania zadaniami, a crm Tak, tak, tak. I bardzo często jest tak, że cała agencja stoi na sanie, na klientach. Na klikapie, na notion, na mhm. Nozby, na szeregu różnych narzędzi, w których oni zarządzają produktami, projektami, klientami. I naturalne jest to, że ciągniecie do tego, żeby wsadzić tam dział sprzedaży, tak. nie róbcie tego. Bo kiedy chcecie potem sprawdzić analitykę, czas sprzedaży, wiesz, tak jakby łańcuch decyzyjny, na którym etapie ci odpada najwięcej lidów, co jest Twoim problemem w sprzedaży, jeżeli nie masz narzędzia do opomiarowania sprzedaży, nie znajdziesz tych danych. Musisz je ręcznie mhm. szukać case by case. Tak, no zgadzam się z tym, że to jest pewnie trudne. W sensie w, nie da się chyba tego zrobić dobrze. To znaczy, trzeba by używać pewnie zewnętrznych narzędzi, żeby, żeby to wybić. Nie, z zewnętrzne narzędzia też nie tak pomogą. No. Powiedzmy tak. Mm. No tak, to nie jest do tego, no po prostu. I ty wdrożyłam te... z 30 CRM-ów. Mm -hmm. Od wdrożenia go po raz pierwszy, po przesiadki, po audyty i tak dalej. Żaden nie był dobrze zrobiony na uh, innym narzędziu niż CRM. Mm -hmm. Okej. Okay. No, no nie bez kozery, to są narzędzia po to, tak? Dokładnie. Dobra, wróćmy do rentowności. E Daj. Mówiłaś, o, no, mówiłaś o tym, że to jest. Taka rzecz, która, którą pierwszą należałoby właśnie zbadać, tak? I yy, co badać w kontekście rentowności i jak to robić? W ogóle zacznijmy od tego, żeby badać. Mhm. Fajnie by było, gdyby moim największym problemem i największym zmartwieniem w segmencie klientów, który do mnie trafia, nie było to, że chciałabym dowiedzieć się, jaka jest ich rentowność, a właściciel sprawdza rentowność na podstawie stanu konta. Ech. Częsta praktyka, tak? Bardzo. Mhm. O, ja sobie odliczę koszty, popłacam zusy i wygrana i jak mi na koniec miesiąca zostanie dużo fajsu na koncie, to jestem zadowolony, a jak mi zostanie mało, to jestem niezadowolony. Z tym się wiąże pewne, pewne story, o którym rozmawialiśmy od zaplecza, czyli o tym, jak zobaczyć cykl życia prezesa w ciągu miesiąca i jak się przygotować na to mentalnie. A, więc Możesz to... powiedzieć o tym cyklu, bo to jest bardzo ciekawe, że ja, ja tego wcześniej nie kodowałem, że tak jest, ale rzeczywiście, tak jak sobie, jak to unaoczniłaś, to... no Jest tak, że jeżeli właściciel firmy pracuje w oparciu o ten cykl sprawdzania stanu konta, to jego humor będzie się w przekroju miesiąca bardzo cyklicznie zmieniał, to znaczy pod koniec miesiąca będzie panik, mode activate, nie mamy hajsu, ludzie nam zalegają, mamy za mało sprzedaży, więc jednocześnie będzie bardziej cisnął dział sprzedaży, bardziej cisnął dział delivery i marketing i generalnie będzie chodził, siał ferment po całej organizacji. I jak na początku miesiąca zaczną spływać faktury, będzie mówił o inwestowaniu, o rozwoju, o wyjazdach integracyjnych, o tym, że ludzie są dla niego ważni, do momentu, aż tam nie opłaci ZUS-u i nie uświadomi sobie, że to jest znowu ten moment, gdzie panik mode activated. Czyli to jest, to jest trochę mental, tak? No, z, tro, trochę mi się przypomina rozmowa z Frankiem, że on mhm. właśnie mówił o tym, że że kurczę, jak ja już widziałem osiem cykli takich rocznych, jak to wygląda w rocznych cyklach, już nawet nie mówię o miesięcznych, no. bo pewnie tych, tych widział bardzo dużo, no to on mówi, to jak ludzie zaczynają panikować, no to ja już wiem, że to po prostu się powtarza, że to trzeba, że to trzeba właśnie ja. podzielić i to jest kwestia przestawienia chyba sobie tak, w głowie w tego wiesz, mentalu. Nie? Sama kwestia przestawienia mentalu z panic mode miesięczny na kwartalny czy roczny. Mhm. Kwestia tego, że ludzie nie analizują danych rok do roku. Mhm. nie mają zbadanej swojej sezonowości. Nie no, przecież w reklamach, w projektach abonamentowych nie istnieje sezonowość. Mhm. To ten. Chyba. Istnieje, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Tak. Nie? Mhm. No ale dobra. Rentowność. Rentowność, którą mierzyć? Rentowność mierzysz na kilku poziomach. Mhm. Rentowność mierzysz na poziomie organizacji, na poziomie pracownika i na poziomie projektu. Jeżeli trafiają do mnie firmy, to bierzemy się za rozpykanie tego w tych trzech obszarach. Oczywiście tematów związanych z rentownością jest tylu ile konsultantów sprzedaży, marketingu i biznesu. Od podstaw robienia pnl od tabeli przestawnych, od mierzenia kwestii związanych z inwestycjami, podatkami, um, oszczędnościami i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Frameworków, jest dużo. frameworków jest dużo, uprośćmy to. Spróbujmy. Nie, nie chcę nie. upraszać. Ja bym chciała, żebyśmy skupili się na podstawach. Okay. Bo zajebiście jest rozmawiać o wielkich e, optymalizacjach finansowych i rentownościach. Szkoda tylko, że większość ludzi nie wie, ile finalnie zarabia dla niego jeden pracownik. Albo mam taki projekt, w którym nie pracuję bezpośrednio z właścicielem, pracuję mhm. z menadżerką. Okay. I mamy taki Inside Joke, w którym w zależności o jakiej porze roku zapytamy właściciela o to, jak wychodzi dana, ile warta jest godzinówka pracownika, bo musimy to wybrać do oferty, czy do jakiegoś tam, wiesz, wyceny. W zależności od pory roku ta kwota jest zawsze inna, przez pięć miesięcy jest często w roku informacja, nie wiem, musiałbym sprawdzić. Okay. Firma zamknie ten rok na trzech milionach przychodu. Okej, okay, czyli to taka skala. No to no? ciekawe, to ciekawe. To chyba pierwsza dana, którą powinno się znać, nie? Stawka. Pierwsza dana to jest rentowność mhm. projektu. Okej. Okay. Czyli No znowu to też nie jest pierwsza dana. Bo one są wszystkie równoznaczne. Mm -hmm. nie, nie możesz powiedzieć, że... Nie możesz mam... mierzyć jednej, tak? Tak, no bo mm -hmm. nie zmierzysz rentowności projektu, jeżeli nie wiesz, ile kosztuje cię robocza godzina twojego pracownika. Mm -hmm. No tak. Twój najbardziej basicowy poziom to jest to, ile za godzinę kasujesz klienta ile za godzinę bierze twój pracownik i ile masz kosztów pobocznych firmy. Mm -hmm. I kosztów pewnie staff. jeszcze który pracownik, tak? bo no tak, to jest też jeszcze my historia. per projekt i per mm -hmm. pracownik, czyli dla każdego projektu i dla każdego mm -hmm. pracownika. Wiesz, moim ulubionym y, off-topem jest to, że mam klienta, który ma już wysokość abonamentu marketingowego na poziomie pięciu koła. To mhm. jest taki już przyzwoity, jeżeli mówimy o jednym medium reklamowym, to jest raczej wyższa niż średnia półka obsługi reklam. Um, I on nadal ma klientów, którzy mu miesięcznie płacą 700 zł. Mhm. Za to samo, za które dzisiejsi nowi klienci płacą piątkę. Okay. Bo on po prostu lubi i nie ma samienia podnieść im cen. Albo sprzedane to było. Co na zrobić innym. W, taki, w takim w sensie? Nie, ja, ja ci nie powiem, co okay. zrobić, bo ja jestem. Y, tu odpali się mój beach mode, okay. activated, Dobra. więc mm, pomijmy ten fakt. Natomiast e, mierzyć to, mhm. mierzyć, ograniczać godzinówkę tam, gdzie mamy niskie projekty, zwiększać godzinówkę tam, gdzie mamy wysokie projekty i znaleźć ten balans, ile godzin powinieneś poświęcać per projekt, żeby to ci się spinało. E, to jest pierwszy, pierwszy temat. Mhm. Na poziomie basicowym, Sprawdź, ile po prostu masz kosztów w firmie, czyli ile kasują twoi pracownicy, ile kosztują cię koszty stałe, dołóż do tego swoje wynagrodzenie, dołóż do tego poduszkę finansową, dołóż do tego inwestycje. To są dwie różne rzeczy, tak jakby taki disclaimer, i to ci powie o tym, ile powinna kosztować twoja e, roboczogodzina na takim najbardziej basicowym poziomie, który i tak bywa rocket science dla wielu firm na rynku. Mm. Wtedy tak na dobrą sprawę, po wartości klienta miesięcznej, jesteś w stanie sprawdzić, ile godzin powinieneś dla tego klienta pracować, żeby to ci się spinało, mhm. żeby utrzymać swój poziom rentowności godzinowej. Mhm. Odnogą od tego, i teraz wchodzimy trochę wiesz w klimat multiversu Marvela, bo odnogą do tego jest rentowność pracownika ile projektów pracownik ma, jaki jest stosunek jego godzin bilowalnych do niebilowalnych, jaki jest stosunek jego pracy wewnętrznej do zewnętrznej, jakie jest jego wynagrodzenie, jaki jest jego system premiowy, jak się zmienia jego wynagrodzenie w zależności od systemu premiowego a, i tak dalej, i tak dalej. Czyli rozpatrzenie tego, tej efektywności finansowej pracownika, per jego stanowisko, liczba projektów, co on na sobie trzyma. Mhm. Te dwie dane pozwolą ci szukać optymalizacji projektowych, optymalizacji zespołowych, nowych linii biznesowych, nowych usług. To jest generalnie bardzo łatwe do policzenia. Wszystko. Właśnie, bo to tak? brzmi jako jak łatwo do policzenia. Ja czuję, że większość ludzi ma taki trochę mentalny zamek, że kurczę, trudno się zbiera takie dane. Tak? Nie, Z nie, drugiej no, strony... Problem jest bardziej prozaiczny, niż hmm. ci się wydaje. Nie ja mam pięciu pracowników, to po co ja to będę liczył? Ja nad wszystkim panuję, mam tam 50 projektów, znam moich klientów z widzenia przecież, z moimi ludźmi jeżdżę wieczorem na, na imprezy, wszystko mi się spina. O, oh fuck, mam 500 klientów i nie mam tych danych, bo nie zacząłem ich zbierać, kiedy miałem ich 50. Okej, okay. czyli za Czego się ja się nie zbierać... nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Mm -hmm. Czyli zacząć je zbierać wtedy, kiedy wy, wydają się nie... W sumie od razu, tak? Od razu. Mhm. Okay. Czyli od praktycznie pierwszego dnia działania firmy tak mhm. na dobrą sprawę można z, mm. mierzyć i, i co? I powiększać tak. ten Wiesz, swój zasób danych, generalnie tak? Generalnie jest tak, że y, ja mam pewien framework taki Excelowy, który nazywam y, matrycą matką dla agencji, mhm. w którym zbierasz wszystkie informacje o klientach. Mhm. Oczywiście. To jest pewna patusiarnia, bo to jest już. Zaczyna, tam się zaczyna pewna choroba, którą wewnętrznie nazywam excelozą, czyli mam tabelkę na wszystko. Ja mhm. mam jedną tabelkę, w której mam wszystko. A... Natomiast to jest dobry punkt wyjścia, żeby zbierać informacje w jednym pliku o kliencie, o jego danych kontaktowych, o tym, kto go obsługuje, ile on płaci, kiedy zaczął, kiedy się pojawi jego punkt zwrotu z inwestycji, ile mu brakuje do określenia idealnego LTV, jaki jest humor danego klienta, czy są osiągnięte cele. I tak, da, ile godzin pracujemy nad tym klientem? Jaka jest średnia liczba um, rentowności? Jaka jest wartość mhm. rentowności? I zbieraj to. Wtedy, kiedy masz 50 klientów, dodawaj sobie kolejne wiersze z każdym nowym klientem. Nie usuwaj tych rekordów po klientach, którzy ci zczernowali. I w pewnym momencie będziesz miał ogromną bazę wiedzy. Potem wystarczy to tylko odpowiednio ociosać i masz pierwsze wykresy, które ci powiedzą, w które, co cię boli, gdzie są twoje bóle mhm. wzrostowe. Okej, okay. czyli chodzi o to, żeby wiedzieć, co się stanie, mhm. gdzie będzie ból w momencie, w którym urośniemy razy dwa, razy trzy, gdzie, się z, gdzie będziemy mieli wąskie gardło, gdzie będziemy mieli zły przepływ pra, prawie, procesów. Prawie, w sensie mhm. jest trochę tak, że to cię boli i mhm. normalnie zajmuje ci x czasu, żeby znaleźć, gdzie cię boli, a jeżeli masz tą tabelkę i masz to uporządkowane... No to patrzysz, a no tak, no to jak może nie boleć, jeżeli to, jeżeli to, jeżeli to. Mm -hmm. Okej. Okay. Kilka, kilka takich insightów, żeby, mm -hmm. żeby też zrozumieć powagę historii. Mój jeden z projektów powiedział mi kiedyś tak. Magda, mamy bardzo wysoki czarny. Jak wysoki? 30%. Mam takie. A ile macie projektów? No, 200. Ty chcesz mi właśnie powiedzieć, że 60 projektów, 60 osób miesiąc za miesiąca uważa, że już ma dosyć Ciebie i Twojej firmy? No to chyba duży problem. Mówię, no, zajmijcie duży. Mówię, no dobra, no to przeanalizujmy te 60 klientów z ostatniego czasu. No, no to musiałbym przygotować tabelę. Musiałbym ci ich wypisać. Mówię, ty nie wiesz? Tak jak to już moje pierwsze triki i podejście. Mówię, no dobra, no to poopowiadaj mi o tych klientach, którzy czernują. A, jaki był ich lifetime życia? No, różny, no, ja, no, wiem, że różny, nie? ale jaki, nie? A, no i nagle się okazuje, że nie wiadomo, że nikt tego nie mierzył. Ile jaki jest średni ciąg życia klienta w agencji? Ale to w ogóle Szapobarze wiedział, że ma 30% czernu, tak? No to no, on sobie nie? tak jakby do liczby 200 faktur, które wystawiał. Okej, okay, po prostu miesiąc później wystawił ich 140, to okay. chyba źle. Dobra. No i teraz. Story jest w ogóle o tym, że tak naprawdę odrobił bardzo dobrą lekcję, problem okazał się być tak błahy, że w 15 minut go rozwiązaliśmy. Natomiast... Dobra. Tak, tak, to, to będzie końcówka tej historii. Dobra. Natomiast historia jest o tym, że pytam się, czy ci ludzie mieli ustalone cele. No tak, na pewno. Ja mówię, okej, okay. i tak ci nie wierzę, ale okej. Okay. To powiedz mi, jaki procent z tych 60 firm, jaka część z tych firm miała dowieziony cel, z którym przyszła? A to nie wiem. No, dobra. A powiedz mi, kto obsługiwał tych klientów. A to nie wiem, bo u nas ktoś tam, coś tam, w Asanie coś tam. Okej. Okay. To wiesz co? To ja się spotkam z twoimi ludźmi, posprawdzam sobie Asanę, poanalizuję, przygotuję dla Ciebie materiały. To będzie Cię kosztowało miliony monet OL, ale ktoś za ciebie musi odrobić tą lekcję. Zajęło mi to dwa dni. Przekopywanie się, mhm. spotkanie z ludźmi i tak dalej. Okazało się, że to po prostu była kwestia jednego pracownika, który nie dowoził, i ma markował swoją pracę. Mhm. Wysyłał klientom sfałszowane raporty. OLED, wow. ogóle... well, w sensie. No. Ale tak myślałem, że powiesz, że chodzi o jednego pracownika. Jedna osoba, nie? Spoko. i tak jakby mhm. czy byłoby łatwiej, gdyby widział, że w coraz większej liczbie projektów coś się dzieje? Mhm. Czy byłoby łatwiej, gdyby miał jakiś jeden dashboard? No kurczę, byłoby genialnie. Czy dało się tego uniknąć? Tak. Mhm. Czy podnosił swoją rentowność do tamtego poziomu pół roku później? W sensie przez pół roku? Tak. Mhm. Czy było warto? Tak, mają dzisiaj dwa razy tyle ludzi na pokładzie i dwie linie biznesowe. Mhm. Okej. Okay. No tak, o tym dashboardzie wspomniałaś, no ja mam wrażenie cały czas, że to jest gdzieś w głowie, mam chyba mentalną blokadę, że to jest taki no, mokry sen przedsiębiorcy, żeby mieć rzeczywiście hmm. jeden dashboard, który ci pokazuje wszystko i cały czas czuję, że to jest duży problem. E, wiem, że większość właśnie konsultantów mówi, nie. że to jest proste, tak? Wiesz co, są dwie rzeczy. Systematyka, mm -hmm. żeby tego nie porzucić, jak już sobie wypracujesz tą tabelkę, to żeby ją żeby jej nie porzucić. A druga rzecz to jest kwestia związana z, um, z tym, że strach ma wielkie oczy. Mhm. O mój Boże, to będzie taki trudny, wielki dashboard, tyle danych i tak dalej. Tak jest domorówcza praca. Tak, weź student, daj mu dostęp do fakturowni, niech ci to wyklika. Mhm. Okej, okay. dobra, czyli to jest taki, taki, taki poziom czujesz. Eee, fajnie, bo. No, też mi się wydaje, że to w sumie taka mrówcza praca, tak jak mówisz, mhm. ale jak już się Jest to wszystko wrzuci, to, 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 to później z tego są no, niesamowite korzyści. Nie? Okej, okay, samo rozwiązanie trójkąta bermudzkiego przychodzi nieco później, jak podejmujesz decyzję o wyrwaniu się z młynka. Mhm. To są Twoje słowa. Jak to zacząć w takim razie i co robić na kolejnych etapach, jakbyś miała to wiesz? Mhm. Tak z lotu ptaka. No i teraz tak. Rozmawialiśmy o tym, że żeby wyrwać się z młynka. Musisz wiedzieć, co robisz dobrze, a mhm. czego nie robisz dobrze, i to, czego nie robisz dobrze, puścić. I tam, gdzie nie robisz rzeczy dobrze, powiedzmy, że doszliśmy do mojego mokrego snu konsultanta, czyli mam właściciela, który sprzedaje, ergo rok później zatrudnia sobie handlowca, no i tam oni pracują razem i nie martwimy się o nowy biznes. Mhm. No to puść te rzeczy, które robisz źle. Lidy przychodzące, marketing wewnętrzny, employer branding, delivery i standardy pracy. Mm -hmm. I to powinien robić team, i to powinno działać, tak? No, powinno, ale nie działa. Tak, właśnie o to chodzi. Dlaczego jeden zespół agencyjny potrafi robić 30 projektów, a identyczny potrafi robić 5? Bo jeden ma to spisane, a drugi nie. Okej, okay, dobra. Czyli procesy. Procesy i procesy, tak? Wiesz, przed naszym dzisiejszym spotkaniem rozmawialiśmy o tym, um, że moja filozofia życiowa jest taka, że nie możesz oczekiwać od ludzi odpowiedzialności, jeżeli nie zdelegowałeś im właściwie zadania. Mhm. I większość osób w agencjach, które nie dowożą delivery, nie ma złych intencji, po prostu nie ma sprecyzowanych oczekiwań robi to według oczekiwań, które sobie dopowiedziała. Modną rzeczą jest teraz to, że chat GPT, jeżeli wpiszesz mu zbyt mało instrukcji, albo nie znajdzie informacji w sieci, to będzie halucynował. Tak. I to całkiem nieźle. W sensie dobrze będzie udawał, że wie, o czym mówi. Już czujesz to analogię, nie? Tak, czuję, czuję. Czuję. Cho cho chodzi o to, że każdy martwi się o swoją wypłatę na koniec miesiąca i każdy pięknie zmarkuje swoją Aha. pracę, bo lepiej ją utrzymać. Mhm. Mhm. A wystarczy tylko powiedzieć ludziom, czego się od nich oczekuje. Um, prosty przykład. Jest taki dokument, który nazywam Standardy Pracy Agencji. I on jest bardzo mocno powiązany z dokumentem ogólno przyjętym we wszystkich firmach. To jest karta stanowiskowa. Mhm. Super. Czyli dokument, który mówi, za co odpowiadasz, jakie są Twoje obowiązki i jakie są Twoje zadania. Mhm. Przez trzy lata pracy w KASBEK. Nie trafiła mi się żadna firma, która by z tym do mnie przyszła i powiedziała: Tak, dla wszystkich firm, znaczy dla wszystkich stanowisk mamy opracowane karty stanowiskowe. Były jakieś notatki, były jakieś załączniki do umowy, mniej lub bardziej mętne, ale finalnie nie miałam firmy, która by przyszła i powiedziała: Mamy to sprocesowane, mamy politykę karty stanowiskowej i mamy standardy tego, jak się z nami pracuje. Okej, okay, żadna. Z tej branży żadna. Brzmi to przerażająco. Dosyć. Z drugiej strony, no, rozumiem to, że tego nie ma, bo jakby to jest coś takiego, no przecież ja każdy wiem, wie, co ma robić. Każdy wie, dokładnie. Ja, ja wiem, co ma robić pracownik na danym stanowisku. E, Okej. Okay. Jak powinna wyglądać taka karta stanowiskowa e, z twojej perspektywy? Co powinna określać? Czego, Trzy rzeczy. Co jest za dużo? Za co mhm. odpowiadasz? Czego oczekuję? Jak wyglądają twoje zadania? Mhm. I w punktach. Mhm. Wiesz, częstym problemem jest to, że mm, jeżeli nie ma czegoś w karcie stanowiskowej albo w zakresie obowiązków, to ludzie nie chcą brać za to tych zadań do siebie. Albo to jest wspaniałym argumentem do tego, żeby powiedzieć, że to nie jest w ramach mojego stanowiska, chcę podwyżkę. Mhm. O, oh well, to jest, tylko po prostu szukasz teraz luki w tym, że nie mamy tego spisanego. Mhm. Okay. Często tak w umowach się zawiera, nie? W umowach o pracę tam jest zakres obowiązków i tak dalej. i tak znowu itd. to jest zakres tylko to jest... Obowiązków. Tylko... Nie masz tam uh -huh. odpowiedzialności i nie masz zadań. Mhm. Okej. Okay, A dobra. obowiązki i zadania to są trochę dwie różne historie. Czyli, żeby to wyglądało dobrze, twoim zdaniem, tak już podsumowując, to powinniśmy mieć strukturę firmy i dla każdego stanowiska określone, co dane, za co dane stanowisko jest odpowiedzialne. Mhm. Uh -huh. uh -huh. I są, jak ma to robić? Jak ma to robić i jakie są takie po prostu zadania? Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Bardzo dobrą praktyką jest dopisanie jeszcze umiejętności, które są potrzebne na danym stanowisku. To z kolei pozwala pracownikowi szybko zrozumieć, czy ja na pewno mam te umiejętności, żeby dobrze zrobić tą robotę. Mm -hmm. Dobra, do tego jeszcze dojdziemy przy rekrutacji. Okay. Okay. Y czy, y czy to jest tak, że y dzięki temu, że Ty masz. Y przekrój pogląd na wiele różnych agencji, to jesteś w stanie czerpać i, i nie tylko agencji chyba, tak, bo, mhm. bo konsultujesz też inne biznesy. Tak, ja konsultuję wszystkie biznesy, które trafiają do, do Kazbek, w sensie mhm. um, wszystkie, które zostają przydzielone. Um, specjalizuję się w agencjach reklamowych, digitalowych, i cały ten, ten masz lokalny polski pierdolnik. Natomiast głównie robię biznes usługowy. Rzadko kiedy mhm. staram się pracować z firmami produkcyjnymi, bo tutaj już potrzebujesz odpowiednich kompetencji z zakresu zakupów, z zakresu procesu produkcyjnego, prawa pracy i tak dalej. Są mhm. lepsi ludzie w tym obszarze ode mnie, w naszej firmie, więc ja się skupiam na biznesach usługowych. Mhm. I czy to jest tak, że przez to, że masz właśnie pogląd na tak duży przekrój różnych firm, to to jest tak, że masz jakiś taki właśnie wzór idealnej agencji, albo wzór, albo jakieś takie praktyki, które widzisz, że powinno się wdrożyć tutaj. Czy to jest liniowe, czy to jest bardziej po, po, porozszarpywane, jakbyś to miała określić? W ogóle otworzyłeś puszkę Pandory, mhm. bo to jest tak, że przychodząc do Kazbek przyszłam już z misją. Mhm. Ja już miałam bardzo dużo doświadczeń w agencjach. I miałam mój e, framework idealnej agencji. Mhm. Doskonale sobie zdawałam sprawę z tego, jakie obszary najczęściej są niedowiezione, dlaczego i jak to rozwiązać. E, wiele z tych rzeczy zaczęłam robić z moimi bieżącymi klientami, upewniłam się, że to jest dobra droga. I dzisiaj jest coś takiego, co nazywam e, przepisem na idealną agencję. E, Myślę, że kiedyś po prostu podzielę się w bardzo dużym e, segmencie tą wiedzą. Może jakiś kurs online, może kwestie jakichś warsztatów, szkoleń. E, dzisiaj robię to w ramach abonamentów konsultacyjnych mm -hmm. w Kazbek, więc jeżeli jesteś agencją, możesz e, przyjść do nas i chętnie ci w tym pomogę. E, natomiast co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Mm -hmm. I, czyli uważasz, że jest, istnieje coś takiego? Tak? No to jest utopia, nie? W sensie mm -hmm. to jest mm, 60 tematów. Podzielone na pięć segmentów, które musisz przepracować w swojej firmie, i musisz mieć dowiezione, żeby małkowa nie przyszła i się nie przyjebała do czegoś. Okej, okay. dobra. I jeżeli rozumiem. to będziesz miał zrobione to będziesz miał rentowną firmę, bo to jest trochę jak z przeciw, przepisem na drożdżówkę. Jak zrobisz to dobrze, to nie ma szansy, żeby nie wyszło. Ale jak zrobisz wszystko dobrze i wlejesz tam kwaśne mleko, no to well, nie urośnie. Mhm. Czyli to jest tak, że y, przychodzi firma i trochę przykładasz ją do takiego swojego mentalnego wyobrażenia, jak powinna wyglądać idealnie. Absolutnie i... nie. nie. <laughs> Dobra. Um, pomimo, że ja mam pewien mhm. framework idealnej firmy, to nie da się wsadzić ludzi w ten sam rozmiar buta zawsze. Mhm. To jest raczej... Doskonała analogia do tego, żeby sprawdzić stópkę, dowiedzieć się, jakie jest długości, jaką ma krzywiznę, i tak dopasować rozwiązanie, żeby nie wciskać ludziom swoich własnych idei, tylko poprawić to, co u nich nie działa. Bo paradoksalnie większość firm, która korzysta z konsultacji, nie chce, żeby ktoś im mówił, co mają robić. Okej. Okay. Chcą, żeby znaleźć ten problem, pokazać ci rozwiązanie i zazwyczaj ja w tym momencie daję wybór, czy chcesz je wdrożyć, czy nie. Albo co cię boli w tym rozwiązaniu? Bo nawet najbardziej perfekcyjna rada, jeżeli nie jest zgodna z sumieniem, ambicjami, światopoglądem osoby, które mają wdrażać, po prostu się nie uda. Więc w idealnym świecie jest tak, że nie ma agencji, której nie da się poprawić i wyprostować. Pytanie, czy ona będzie tego chciała. Okej. Okay. Tak, jestem w, stanie, jestem w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście to jest bardziej delikatne, nie? No, niż się wydaje. My mamy taką wydaje. pewną mm, w ogóle zwłaszcza w procesie sprzedaży, nie? pewną alegorię do trenera personalnego. Mhm. My doskonale wiemy, jak masz trzymać tą sztangę i jak masz wypiąć dupę, żeby sobie kręgosłupa nie połamać. Jak będziesz chciał dźwigać te ciężary, to super, pomożemy ci w tym. Nie podniesiemy ich za ciebie i jak nie będziesz robił tak, jak mówimy, to prawdopodobnie to się po prostu nie udalu, skończy kontuzją. Okej, okay. to gdzie zaczyna się i gdzie kończy się Wasza odpowiedzialność w takim układzie? No bo wydaje się, że ten biznes, e, biznes doradczy, jest takim dosyć wygodnym, e, wygodną wysepką, że o, ja, my Ci doradzamy, e, wiemy jak to robić, nie bierzemy absolutnie za nic odpowiedzialności i trochę tak to wygląda z zewnątrz. I gdzie, gdzie ty byś postawiła właśnie takie. Takie granice jakby tej, tej Wiesz odpowiedzialności. Co, to jest tak, że są osoby, które są bardziej upoważnione do te wyznaczania tej granicy ode mnie. Mhm. Ja mogę jedynie opowiadać o moich moralnych granicach, okay. ale nikt nie powinien tego skalować na markę. Bo każdy konsultant mhm. jest pewnym indywidualistą, mamy procedury, politykę pracy wewnętrzną, zakres odpowiedzialności, które są mm, opisane w umowie o konsultację. Mhm. I tego się trzymamy. To jest spisane w papierze, jest jasne do nazwania. Natomiast wszystko późniejsze jest kwestią indywidualnych yy, preferencji konsultanta. Ja na przykład mam własny biznes, wiem jak ciężko jest yy, utrzymać go, wiem jak to, że spieprzysz jednego klienta, może dać ci później czarną renomę na dziesięciu kolejnych, yy, i wiem jaka to jest odpowiedzialność za ludzi, za sprzęt. Yy, tak jakby Kurde, to jest tak duży poziom mentalnej odpowiedzialności, że wiesz, że naprawiając hamulce, jak zrobisz to źle, to ja raczej nie mogłabym spać po nocach i nie dziwię mhm. się, że mąż potrafi przepracować przy jednym motocyklu dużo więcej godzin niż jego rentowność by tego oczekiwała, ale żeby właśnie miał spokojne spanko na koniec dnia. Okay. Więc ja tą, ten poziom odpowiedzialności z własnego biznesu skaluję na moich klientów. Czyli ja się utożsamiam z właścicielem, który ma e, ludzi do wykarmienia, projekty do utrzymania, ambicje do spełnienia i mogę mu towarzyszyć w trudnych decyzjach. Mm, natomiast mój charakter mówi też o tym, że uwielbiam robić to w przystępnej formie i na przykład mam swój safe word. E, opowiadałam ci zresztą o nim. Mhm. Um, w momencie, w którym wiem, że decyzja nie jest poparta żadnymi danymi, potrafię powiedzieć, słuchaj Szymon, zrobiłabym to tak, ale wiesz, nie mój cyrk, nie moje małpy, nie mój biznes, nie moje pieniądze, decyzja należy do ciebie. Mhm. To pozwala w pewien emocjonalny, półżartobliwy sposób rozładować to napięcie związane z ważną decyzją i wtedy w roli konsultanta mogę powiedzieć, jeżeli zrobisz A, czekają cię konsekwencje, takie, 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 może się udać to, 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 może nie udać się to i tamto, jeżeli zrobisz B, analogicznie, wydarzy się to, będzie to miało konsekwencje x, przyniesie korzyści y. Podaj mi decyzję samodzielnie i powiem ci, co powinniśmy zrobić dalej, żeby wdrożyć jedną lub drugą drogę. Bo ja, ja też mam takie wrażenie, fajnie, że o tym mówisz, że, że to jest, że czujesz, utożsamiasz się z tym i, i bierzesz odpowiedzialność taką mentalną za to i Właśnie zależało mi na tym, żeby pokazać tą granicę, gdzie jest takie rozgraniczenie, gdzie, gdzie mówisz ludziom, że no, słuchajcie, to jest wasza decyzja, ale konsekwencje mhm. będą takie i takie, to wiem według badań, a to czuję. No, to albo jest, to wiem to jest z super, rynku, nie? albo mhm. to i to się nie udało, bo x firm próbowało i im to nie wyszło. Mhm. W twoim przypadku widzę potencjał, bo ABCD, mhm. więc no śliwka śliwce nierówna. Tak, no to jest, to jest bardzo fajne. I tutaj widzę taką różnicę i chciałbym trochę płynnie przejść właśnie do tematu tego, kiedy wspólnik, bo trochę ty mi uświadomiłaś to, że nie zawsze jest tak, że potrzebny ci jest wspólnik, czasem potrzebny ci jest konsultant. A ja zawsze ja tak postrzegałem wcześniej biznes, że minimalnie żeby prowadzić biznes. Potrzeba jest dwóch ludzi, optymalnie trzech. Minimalnie dwóch, mam na myśli takiego, który jeden sprzedaje, drugi załatwia delivery. W teorii można by to zrobić samemu, sprzedawać i załatwić od delivery, po prostu opłacić ludzi. Z tym, że nie wiem, jak jest z tym początkowym ownershipem. To jest taki, to jest taki temat w ogóle trudny, Próximy tak? Do Dokładnie. I, I ty trochę wyprostowałaś mi chyba te myśli związane z tym, że nie zawsze potrzebny jest wspólnik. Czasem może być to zewnętrzny konsultant, bo raz Trzymaj może mieć inne tego. pomysły. Mhm. Po co ci jest ten wspólnik? No właśnie, mentalnie ja czuję, że wspólnik jest po to, żeby on wziął odpowiedzialność za kawałek tortu. Odpowiedzialność w takim sensie, odpowiedzialność operacyjną, odpowiedzialność właśnie taką psychiczną, ownershipową za część tego biznesu. Bo ja, ja kojarzę sobie taką relację właściciel biznesu plus konsultant, że właśnie ten konsultant, ok, on doradzi wszystko, powie to, jak on to widzi, plus ma jeszcze ogląd na cały rynek, ale no nie weźmie odpowiedzialności za tą część, za tą część na przykład delivery. A dwie części na sobie mentalnie, w momencie, w którym nie mam kogoś, kto załatwiłby to delivery, to jest już dla mnie bardzo trudne, tak? Mhm. I... Poruszyłeś dwa wątki. Mhm. Pierwszy bardzo brutalny. Jeżeli potrzebujesz kogoś, kto będzie twoim wentylem, Bezpieczeństwa do decyzji, ścianą do odbicia myśli, będziecie wspierał, przyniesie ci więcej informacji, i po prostu poszerzy twoje horyzonty i mhm. będziecie wspierał, to ok. Natomiast jeżeli potrzebujesz wspólnika, bo to jest za duża odpowiedzialność, żeby robić biznes samodzielnie, to nie rób biznesu. Mhm. Przenoszenie odpowiedzialności ze mnie na ciebie, z ciebie na mnie, nigdy nie kończy się dobrze. Z drugiej strony, w momencie, w którym mówię o tej odpowiedzialności, no to ja chciałbym wziąć dużą odpowiedzialność za, tylko że nie za cały biznes. Nie? No ale teraz z drugiej strony dojrzewam do tego, że, że biznes można prowadzić samemu i Oczywiście. znam wielu ludzi, którzy to A... robią z bardzo dużym sukcesem. Teraz dwie rzeczy. Trzeba zdefiniować odpowiedzialność i trzeba zdefiniować prowadzenie samodzielnie. No, bo jeżeli mówimy o odpowiedzialności finansowej, to mhm. jest ten chyba no, najwyższy poziom odpowiedzialności, który Ciebie czeka. E, w razie czego komornik będzie ścigał Ciebie i wspólnika, albo tylko Ciebie. Mhm. Nigdy nie będzie ścigał Ciebie i konsultanta. E, tak. Więc było, nie było. Jeżeli potrzebujesz tego wentylu bezpieczeństwa, to nie jest. Dobre stanowisko dla ciebie. Bądź menadżerem, zdajmy z siebie odpowiedzialność, dołącz do innej ekipy i pracuj z ludźmi, którzy są w stanie dźwignąć tą odpowiedzialność na poziomie powiedzmy finansowym. Jeżeli z kolei mówimy o prowadzeniu biznesu samodzielnie, to zdefiniujmy kwestię tego, co to znaczy samodzielnie. No bo finalnie nigdy nie prowadzisz biznesu samodzielnie, dopóki nie jesteś freelancerem, który robi samodzielnie grafikę samodzielnie ofertuje i samodzielnie pozyskuje lidę. Zajebiście. Jesteś samodzielny. Ale w momencie, w którym ktokolwiek zaczyna realizować z tobą zadania, no to to już nie jest samodzielnie. Ty możesz samodzielnie brać odpowiedzialność za to, co zostanie wykonane, ale nie prowadzisz już firmy samodzielnie. A, no i teraz o jakim zakresie odpowiedzialności mówimy? Tu wracamy do rozmowy o oczekiwaniach. Jeżeli masz dobrze sprecyzowane oczekiwania, to rekrutujesz pod oczekiwania i jesteś w stanie to dobrze zrobić. Jeżeli nie, wróć do punktu pierwszego. No i po co w tym wszystkim wspólnik? Mm, zazwyczaj jest tak, um, że dwie osoby mają podobny tok myślenia, podobne idee i mówią zróbmy razem biznes. Ja dam to, ty dasz to i to jest okej. Okay. Mhm. Jeżeli takiego wspólnika szukasz, no to super. On będzie twoim wentylem bezpieczeństwa dla głupich decyzji. Um, ale to zawsze jest zależna komórka białkowa. To zawsze jest osoba, która ma swoje własne emocje w biznesie, która ma lepszy, gorszy czas, z którym jest trudniej lub łatwiej się rozejść, gdzie rozejście jest nie tylko trwaśnięciem drzwiami i wypowiedzeniem umowy, a całym procesem notarialnym. O, oh well, czy zawsze w takim razie jest Ci potrzebny wspólnik, żeby dał Ci tylko ujście emocjom i przyniósł Ci trochę więcej wiedzy? I doradził w pewnych sprawach? Czy może potrzebujesz kogoś, kto ci opowie o punkcie A, punkcie B, konsekwencjach punktu A i konsekwencjach punktu B? No tak. Widzę duże plusy w tym, że to może być konsultant. Żeby zrobić w ogóle. Moglibyśmy zejść na poduszkę finansową i właśnie finanse i odpowiedzialność, bo mhm. to się trochę z tym wiąże. Bo to jest tak, że żeby zrekrutować ludzi, to powinniśmy mieć na to budżet. Mhm. I w ogóle, jeżeli zakładamy firmę, to tak na dobrą sprawę powinniśmy mieć tą poduszkę, tak? Na, jako, na jakiś czas działania. Da się założyć firmę nie mając takiej poduszki, twoim zdaniem? Tak. Tak, okej. Okay. Pytaj się, ile agencji ma poduszkę? Okej, okay, ile? Niewiele. Niewiele? Niewiele. Okej, okay, dobra, to jest mega Może ważne moim zdaniem, nie? Może poduszkę, mm -hmm. bo to, że ci zostaje hajsu na przeżycie półtorej miesiąca po odpływie wszystkich klientów, to jeszcze nie jest poduszka. Mm -hmm. mm. Ja bym zdefiniował ją tak, że to jest y, kasa y, którą e, na przykład jesteśmy w stanie przepalać bez żadnych klientów przez, nie wiem, pół roku, rok, e, to to jest dla mnie poduszka w sensie opłacić no, pracowników no, 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 i tak no, no, dalej. No, no. Pół roku, minimum rok, e, optymalnie. Mhm. E, no to tak, to jest taka, wiesz, idea, do której staram się dążyć z większością firm. Mhm. Tak nie jest, bo musisz mocno rozdzielić poduszkę finansową od cashflow firmy. Mhm. I to jest zupełnie obszar y, Spoza moich ulubionych yy, są, są ludzie lepsi ode mnie w tym zakresie. Ja wolę pracować w oparciu o cel, czyli chcemy mieć przychód na poziomie X, chcemy mieć zysk na poziomie Y, a trochę mi co właściciel chce zrobić z tą kasą. Pamiętasz, jak ci opowiadałam o rentowności, to do celu godzinowego wsadziłam ci koszty, wsadziłam ci wypłatę dla właściciela, poduszkę finansową i na inwestycje. Mhm. Więc wyciągnijmy tą poduszkę poza, bo to jest po prostu kasa, którą powinien zbierać. Osobna jest kasa, którą się reinwestować, żeby rozwijać swoją firmę. Osobną jest twoja wypłata i osobną są koszty prowadzenia tej firmy. Mhm. Wydaje I... się bardzo dużo kasy do zbierania, w momencie, w którym A. gdzieś tam patrzymy na to, o, klienci narzekają, że mamy za drogą godzinę. Wiesz co, marżowość agencyjna jest rozstrzelona przeogródnie. Mhm. Mam trzy projekty przed oczami. Jeden ma 5% marży, jeden ma 70%, i jeden ma 100%. Mhm. Który jest najlepszy? No, ja bym brał ten, co ma 100%. Paradoksalnie nie, bo on ma bardzo niewielką liczbę pracowników i jest trudno skalowalny. Każdy wzrost mhm. kolejnego pracownika powoduje ci urznięcie marży. Na, na projekcie w sensie, tak? Kolejnego mhm. pracownika. No dobra, to je, jaki, jaki twoim zdaniem procent marżowości w agencjach ten, jest ok? To jest bezpieczne i do którego zazwyczaj dążymy, to jest pomiędzy 30 a 70%. Okay. Czyli 30 jest już takim ok, not good, not bad. Mhm. 70 jest takim dobra, mamy hajs na inwestowanie. Dobra, jak ktoś ma 5, to znaczy, że coś jest nie coś tak. Coś jest nie tak. tak. Mhm. Gdzieś przepalasz kasę, albo za mało kasujesz, albo masz zbyt duże koszty Albo, tak jak mój ulubiony przykład, yy, przegrzałeś gdzieś pół bańki i nie wiesz gdzie. Mhm. A jak to znaleźć? Gdzie? Mierzyć? W przychodach pomiędzy budżetem agencyjnym a pracą na koncie klienta. Mhm. Mój ulubiony przykład jest właśnie o tym, że klient był przekonany, że powinien mieć pół miliona zysku więcej, bo mhm. zapomniał o tym, że w trzech projektach yy, pobierają. Budżet, refakturują budżet mediowy klienta. No to po prostu zapomniał, że ta faktura na 100 koła miesięcznie to jest już z budżetem, a nie jego FI. O ja, okej, okay, dobra. I wyobraź no sobie, no jak tak, to, jest duża, budżety, to jest. No, wyobraź sobie, jaka to jest duża skala. Projektu. przychodów. Nie? No właśnie, no wiesz, no jeden do jeden, tu wchodzi, to wychodzi. Jak Jesteś poukładany, grzeczny i uczciwy. Natomiast trochę jest jeszcze story o tym, że pomyśl, jak dużą skalę musieli projektów robić, jak duże projekty, że one się nie skapną, że sto koła jest podejrzanie wysoką fakturą. Mhm. No nie tak. Wiem, co zapomniał. No w agencjach się wydaje, że to jest taka podstawa, którą trzeba rzeczywiście sprawdzać, te budżety, budżety no. reklamowe. Nie? W sensie... A wracamy do... Agencje. Matki. Tak, nie? no, ale te agencje, które liczą to dobrze, mam wrażenie, że po prostu ten budżet reklamowy obcinają tak, i tak, traktują to nie jest go twój osobno. Pieniądz, to jest jak VAT, to nie jest mhm, twoje po prostu. Dokładnie. No, I tak mi się wydaje, że to jest zdrowe. E... Jeszcze zdrowy jest, jeżeli pracujesz na koncie klienta, ale nie zawsze się da. W sensie wszystkie tematy z dużych domów mediowych, tematy związane z budż jednostkami budżetowymi, różnego, różnego rodzaju fundacje i tak dalej. Tam z marszu dostajesz na twarz, że musisz refakturować klientowi całość inwestycji w marketing, bo klient na przykład nie ma możliwości podpięcia karty do konta, bo nie mamy karty. Amen. Okej, okay. okej. Okay. No w... Co? Chyba intuicyjnie starałbym się unikać takich, takich rzeczy, ale rzeczywiście no, ale nie wiesz, zawsze się da. No. Nie zawsze się da. No mhm. dobra, wróćmy, wróćmy do. Mhm. E, dobra, e, s, y, y, rozmawialiśmy. O poduszce Rozmawialiśmy finansowej? o tej poduszce finansowej, ale w takim układzie wydaje mi się, że powinniśmy, powinniśmy zahaczyć o temat w ogóle skalowania tej firmy usługowej, zanim dojdziemy do tej poduszki. Bo to jest taki temat, który mi się wydaje, że już urosło to do rangi takiego powiedzenia, że firmę usługową trudno się skaluje. Pytanie, czy tak jest? Jeżeli tak, dlaczego? Jeżeli nie, dlaczego? Um... To zależy. Nie, to nie zależy. Tak jest. Doba ma tylko 24 godziny. Kropka. Nie sprzedasz więcej usługi niż jesteś w stanie wykonać. Możesz sprzedać jej więcej, możesz sprzedać więcej w sensie drożej. Możesz mhm. sprzedać ją drożej, możesz jej sprzedać więcej, większą liczbą rąk do pracy, no ale jest pewna granica skalowalności per osoba. Mhm. Jest pewna granica projektów, którą dany pracownik może na sobie uciągnąć. Kwestie związane z optymalizacją czasu spędzonego na kliencie, czatem GPT, który będzie robił dodatkowe godziny pracy na podsumowaniach do klientów, automatyzację raportów, wyciągnięcie komunikacji z klientem do niżej opłacanego stanowiska, kombinacje na poziomie obsługi klienta. Powiązanego z rewartością klienta. Mój ulubiony model, w którym e, tani pracownik pracuje na tanim kliencie, drogi pracownik pracuje na drogim, ratio marżowości pracownik do projektu jest wtedy e, najbardziej optymalne i konstans w e, całej firmie, ale to się rzadko zdarza. Mhm. Zazwyczaj robota dostaje ten, kto akurat ma wolne moce przerobowe, nie? I wtedy masz rozjechaną godzinówkę um, i, i tą marszowość. Więc jeżeli chcesz skalować mm, biznes, no to przy mam trzy rzeczy: Więcej ludzi, więcej hajsu, więcej pracy, więcej hajsu i będziesz się skalował przez projekt projekto ludzi. Mhm. Z drugiej strony, możesz skalować się przez. Wyciśnięcie maksymalnie zysku z jednego pracownika i obcinanie jakości usługi, może nie, ale zbędnych dupogodzin na projekcie, dzięki czemu dojdziesz do pewnego optymalnego momentu i wtedy i tak zostaniesz na poziomie sprzedaży z skali. Więcej ludzi, więcej projektów. No i trzecie, znaczy trzecie dwa ostatnie, drugie trzecie rozwiązanie. Success fee. i dodatkowe ukryte opłaty typu procent od budżetu. Mhm. Jedno i drugie to są dwa mityczne Wonderlandy agencji, które wiele osób próbuje, wiele osób wdraża na większą lub mniejszą skalę, ale one wszystkie są do pewnego stopnia. Do pewnego stopnia jesteś w stanie. Um, Dokładać sobie procent do budżetu klienta i zwiększać budżet danego klienta, żeby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie. Do pewnego stopnia tylko jesteś w stanie e, pracować z klientem na success fee. Nie z każdym się da, nie w każdym projekcie. Tak, no i jest się zależnym wtedy od jego delivery, tak? Więc mm, jak się jego delivery to jedno, to... ale to jest wiesz, kwestia tego, że nigdy nie jesteś w stanie zbadać, czy klient e, jest z tobą w pełni uczciwy i transparentny. No tak, to jest kolejna rzecz. Mhm. Raporty finansowe przyjmą wszystko. Mhm. No, chyba że ci się zepnie na sztywno z jego systemem, ale to też rzadko bywa, nie? Nikt raczej nie do dostępu do takich danych. Nie? Znam pewne przypadki, nigdy to nikomu mhm. nie wyszło na dobre, mhm. ale moja wiedza nie jest alfą i omegą. Mhm. Mhm. Chociaż jak to zwykle ostatnio mieć, alfą, alfą i lawetą. Okay. Pasuje do biznesu. Czyli głównym problemem skalowania w firmach usługowych, dobrze rozumiem, że Twoim zdaniem jest to, że po prostu czynnik białkowy jest trudny do skalowania? Po prostu, tak? Tak jak w produkcji, po prostu kupujemy kolejną maszynę, czy, czy, czy zwiększamy hale? to masz to samo. Mhm. To masz to samo. No trochę to jest taka hala produkcyjna rzeczywiście, no tylko, że już oparta na ludziach, tak? I tutaj chyba jest nacisk, w ogóle w firmach usługowych jest chyba nacisk większy po prostu na ludzi, na specjalistów, tak? Hmm, tak, ale tu jest jeszcze jedna, jedna historia, która mówi o tym, że im więcej masz ludzi i im więcej masz projektów, tym więcej masz luk w systemie i rzeczy, które mogą ci się wykrzaczyć. Mhm. Mm Więcej klientów, to więcej czarn. Znaczy inaczej. Nawet zakładając ten sam procentowy udział czernu. Mhm. Jeżeli masz 100 klientów i 10 ci czernuje, to 10 klientów pójdzie mówić o tym, że robisz kiepską robotę. Mhm. Ale jeżeli masz 1000 klientów i nadal 10% czern, to jest już setka ludzi, która będzie chodzić i obrabiać poślady. Mhm. Więc moja idea, jeżeli mówimy o skalowaniu agencji, to jest najpierw dokręć śrubki i wyciśnij maksymalnie dużo. Uzyskaj odpowiednie procedury, bądź gotowy, zminimalizuj czarny, miej idealne zyski, a potem myśl o kolejnych osobach w zespole. Mhm. Okej, okay, czyli nie skalować czegoś, co nie jest do końca optymalne. Tak? Tak. No, to też mi się wydaje, że skalowanie, właśnie czegoś, co może ci. Natomiast to nabruźnić. jest najtrudniejsze, mhm. bo żeby zrobić coś idealnie, potrzebujesz więcej czasu. Więc ci ludzie mają często, pracownicy, mają często mniejszą efektywność w postaci marży, a ty finalnie chcesz zarabiać pieniądze, więc chcesz mieć więcej ludzi, żeby mieć więcej kasy z tej samej marży. Mhm. Więc bardzo często prowadzenie firmy usługowej to jest walka nie z wiatrakami, ale walka z cierpliwością. Pewien stoicyzm, który musi ci towarzyszyć dzień po dniu, żeby nie porywać się z motyką na słońce. Mhm. Czyli obserwujesz, patrzysz, gdzie są Jeźdź, luki, ulepszasz, 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 ulepszasz i, i dopiero obserwować. później mm -hmm, skalujesz. E, spoko. E, powiedziałaś że powiedziałeś takie zdanie, które sobie wynotowałem. Tu nie ma zagrań, jest zawsze po prostu odbijanie piłeczki między sprzedażą a rentownością właśnie przy skalowaniu. I, mm -hmm. i, i, i to sobie tak wziąłem do siebie i, 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 i rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest cały czas grzebanie w mechanizmie, tak? Mm -hmm. Mhm. Oczywiście a, znowu mówimy o skali, bo jeżeli jesteś właścicielem, który pod sobą ma w zespół, jest was niewielu na tym pokładzie, to ta ilość pracy przy tym skalowaniu, dokręcaniu itd. będzie u ciebie. Mhm. Ale w pewnym momencie będziesz miał swoich menadżerów, odpowiednio zrekrutowanych, daj Boże, którzy to oni będą już dokręcać śrubki w swoich wąskich obszarach. Mhm. Dobra, i to oni już będą tworzyć i ulepszać te procesy. Tworzyć. Mhm. A ty się zajmiesz ulepszaniem. Mhm. Okej. Okay. Dobra. E, mówiłaś e, też podczas naszej rozmowy o takim e, skolowaniu przez, e, przez mikrozespoły. Nie? Mhm. Że, że one są takie zamknięte i one pączkują. To, to mi się bardzo spodobało, no tak, bo, no bo to mało firm tego używa. To jest esencja tego, żeby najpierw podokręcać śrubki. Mhm. Jeżeli uda ci, się, znaczy uda ci się, to nie jest kwestia szczęścia, jeżeli wypracujesz sobie pierwszy zespół, który w mikrokomórce będzie miał procedury, odpowiedzialności, kompetencje, oczekiwania, delivery, to potem. Tak naprawdę skalujesz ten zespół do zespołu. Nie dotrudniasz więcej osób, żeby mieć większe problemy z jego rozwojem, z zarządzaniem tymi ludźmi, z projekt managerem, tylko skalujesz to team by team. Mm -hmm. No, bardzo mi się podoba takie podejście, właśnie Tomasz Karwatka ma u siebie w Divante takie mm -hmm. zespoły i one tak. właśnie pączkują i oni mają w jednym zespole zamknięte praktycznie całe kompetencje od początku do końca, żeby zamknąć projekt i, i to się sprawdza i wydaje mi się, że to jest właśnie jeden z takich niewielu przykładów, gdzie oni Tylko bardzo szybko oddali jeszcze, firmę. Jeszcze musisz, um, jeszcze musisz to rozdzielić pomiędzy firmę, która e, zależy od modelu biznesowego mhm. agencyjnego. Bo jeżeli w ramach zespołu masz e, copywritera, grafika i jacowca, trzy różne osoby, to łatwo ci będzie skalować zespół by zespół, do bo mhm. masz ten sam zestaw kompetencji. Ale je, jeżeli w jednym trzyosobowym zespole będziesz miał trzy osoby o tych samych kompetencjach, no to tutaj nie no masz tak. możliwości zmieniania tego i przeskalowania o kolejny zespół. Tutaj po prostu znowu dokładasz jednostki. Mhm. Tak, więc zespoły muszą być różnorodne. różnorodne. Mhm. Jeszcze jest ee, ciekawy wątek. To jest pytanie, które najczęściej dostaję z zarządzania projektami. Mhm. Kiedy powinienem mieć drugi zespół, a jak długo powinienem mieć jednego team lidera do jednego zespołu? I jeżeli mogę to powiedzieć głośno, to jak najszybciej. Mhm. Idealnie jest tak, jeżeli jeden team leader ma pod sobą kilka osób, a nie kilkanaście. Mhm. I jeżeli jesteś na granicy. Czyli więcej małych zespołów niż jeden u, duży. Mhm. Tak. Musisz mieć odpowiednią bilowalność, żeby twój mały zespół zarabiał na twojego Darmoziada menadżera, który nie jest bilowalny. Natomiast mhm. idea jest taka, aby. Mm, nie czekać z skalowaniem o kolejny zespół do momentu, aż twój projekt manager będzie przeciążony i będzie miał za dużo ludzi pod sobą i za dużo projektów. Jeżeli na przykład, yy, najczęściej padające liczby. Jeżeli jesteś na etapie yy, siedmiu osób w zespole, to jest czas na drugiego team lidera, mhm. Bo łatwiej jest dotrudnić jednego team lidera i jednego pracownika i zrobić znowu dwa mikrozespoły po cztery osoby i do nich dołożyć kolejne trzy osoby, żeby dobić do siedmiu wspaniałych, niż przeciążyć tego team lidera do 10, 12 osób, wtedy dotrudnić projekt menadżera i rozdzielić ten zespół. Mhm. Okay. Im szybciej będziesz dzielił zespoły na mikrokomórki, tym łatwiej będzie się onboardować, wdrażać i powielać te schematy. Plus jeszcze jest dodatkowo taki, taka zaleta, że te zespoły uczą się od siebie nie? No, różnych procedur. Tak, jeżeli masz wiesz, 7 osób i rozdzielisz je na dwie mikrokomórki i one dostaną po trzy osoby kolejne, to te osoby będą ich onboardowały. Mhm. A jeżeli będziesz miał bardzo dużo zespół, na przykład 10 osób, zatrudniasz kolejne dwie i musisz podzielić ich, to niestety będzie tak, że oni będą się czuli rozerwani od siebie. Te relacje wewnątrz będą potem demotywowały pracowników, więc lepiej dzielić ich szybciej, żeby oni mogli w mikrokomórkach nawiązywać mniejsze e, zażyłości. Mniejsze mhm. Spoko. Podoba mi się to podejście i jest takie zwinne e, z, z zewnątrz, tak, tak się wydaje. Spokoj. Mhm. Jeszcze jedna rzecz. Mniejsze zespoły. Łatwiej jest później analizować w tym, co nie działa w Twojej firmie. Jeżeli musisz przeanalizować 12 osób, to łatwiej jest najpierw przeanalizować zespół do zespołu i skupić się na tych czterech, w których coś nie działa, mhm. niż na 12. Gdzie się wszystkich po kolei sprawdzić. Tak, to mi się mocno kojarzy z takimi nowo, nowoczesnymi firmami. E, są w wojskowości też takie schematy, że się dzieli na bardzo małe jednostki mhm. i właśnie się uczy, jedna się uczy od drugiej skuteczności na różnych polach walki i tak dalej, z różnymi strategiami. Tak? No Im więcej masz scenariuszy prze, przećwiczonych, to no tym większą masz próbkę, więc masz co porównywać. No, mhm. Wydaje mi się, że to jest bardzo mądre. E, to nie jest takie proste zrobić firmę, która będzie się kręcić sama. Ale do tego wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy dążą. Pytanie, gdzie jest ten moment, twoim zdaniem, gdzie można właśnie próbować próbować. No właśnie stworzyć taką autonomiczną firmę. Może inaczej. Co, co byś pierwszego zdjęła właśnie z właściciela firmy? Mamy dwa różne pytania. Mhm. Kiedy pytasz mnie o to, co bym zdjęła, to nie mówisz o prowadzeniu samograja, mhm. mówisz o zdjęciu obowiązków, żeby nadal właściciel pracował w własnej firmie. Przerabialiśmy. Rozmawialiśmy o handlowców, tak. o delivery, o managerach. Mhm. Porozmawiajmy o tym. Co musi się wydarzyć w firmie usługowej, żeby to był samo ogrej faktycznie? Mhm. Dobra. No, I bo... najprostszą odpowiedzią na to pytanie to jest czterostopniowa hierarchia władzy. Okay. Jeżeli masz trzystopniową, właściciel, projekt menadżer, wykonawcy, to właściciel zawsze będzie zarządzał projekt jednym, na mikroskale to jest już całkiem ok, jeżeli chodzi o godziny, które poświęcasz firmie, ale to się nie skaluje, przychód z tego jest, znaczy zysk z tego nie jest zadowalający, znaczy może być, nie musi, um, no ale jeżeli będziesz miał już dwóch projekt no to pełnisz tą rolę zarządczą. Mhm. Prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, kiedy pomiędzy projekt zarządzającymi delivery masz jeszcze headów. Czyli osoby odpowiedzialne za dany dział. Mhm. Dyrektora działu delivery, który zarządza tym liderami i zespołem wykonawczym. Oni zarządzają zespołem wykonawczym. Kiedy masz dyrektora działu sprzedaży, który zarządza handlowcami. Kiedy masz dyrektora marketingu, który albo robi rzeczy sam i odpowiada za wynik i obsługuje zadanie na zewnątrz, albo ma swój zespół marketingowy i robi to wewnętrznie. Paradoksalnie. Wiesz, że więcej jest firm które, agencji, które zlecają pozyskiwanie lidów na zewnątrz niż robienie ich wewnątrz. Tak? O, to nie spodziewałbym się. Ja też nie. Tyle okay. lat zawsze mnie to zaskakuje. No ale wracając do tej hierarchii. Mm -hmm. Dopiero wtedy, kiedy masz menadżerów wyższego stopnia, nie już nie, nie team leaderów, tylko menadżerów, dopiero wtedy możesz pomyśleć o um, dyrektorze operacyjnym, który ci to znajmie z głowy i tym, że masz faktyczną wolność, bo pracujesz już jeden na jeden z jedną osobą. Mhm. Mm a nie z całą firmą. Okej, okay, czyli podzielenie całej firmy na, na takie, właśnie kawałki mhm. odpowiedzialnościowe per człowiek i wtedy samemu pełni, pełnienie funkcji takiego COO, a później zdjęcie, zdjęcie tej, tej tak. funkcji, to jest taka prawidłowa kolejność, tak? Myślę, że tak i mam przykłady, gdzie to bardzo dobrze zadziałało. Mhm. Um, Mam przykłady, gdzie to zadziałało mniej lub bardziej koślawo, ale na przykład po dłuższym czasie udało się to naprostować. Mhm. Zazwyczaj czynnik białkowy i nieudane rekrutacje miały w tym swoje duże znaczenie. No właśnie, ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o firmę i o w ogóle skalowanie każdego rodzaju firmy, to trzeba, się, trzeba zacisnąć zęby i po mhm. prostu wiele razy nie trafić w rekrutacji. Trudno ale zrobić to dobrze i może właśnie porozmawiajmy chwilę o tej rekrutacji, bo wydaje mi się, że to jest taki temat, który warto by zahaczyć. Ty wspominałaś o tym, że potrzeba, że wy po pierwsze nie pracujecie tak w Kazbek, mhm. że wy kasujecie za godzinę, a nie za efekt. Coś, coś odwrotnie, ciekawe. Odwrotnie, odwrotnie, nie? W sensie normalna agencja pracy Kasujecie za obsadzone stanowisko pracy? Tak. Mhm. Największym zagrożeniem tego jest, byle by kogoś znaleźć mhm. i skasować za stanowisko pracy. My z kolei kasujemy za Times and Materials, czyli za pracę wykonaną na tym, żeby dowieść mhm. idealnego człowieka. Okej. Okay. I co z czego wynika, że jesteście w stanie rzeczywiście przez długi czas pracować i nie będzie efektu, za który klient płaci. Ale no ma też ogromne plusy, tak? Mm, wiesz co? No. Podstawowym plusem jest tego to, że nie wpuścisz do firmy osoby, która przyniesie ci straty mhm. i zrobi Ci rozpierdol. Bo ona nie przejdzie przez sito rekrutacyjne. Mhm. Więc było, nie było? Lepiej dołożyć kilka miesięcy pracy na tym, żeby zrekrutować dobrą osobę. Niż zrekrutować kiepską i po trzech miesiącach płacenia jej za darmo, narobić sobie e, nierentowności i potem znowu wydać kasę na rekrutację. To jest uh -huh. jedna, jedyna zaleta tego wszystkiego. Druga to uh -huh. jest trochę o tej odpowiedzialności, nie? że nie musisz martwić się o to i biczować jako właściciel sam siebie, że zrekrutowałeś złą osobę. W sensie, no było, nie było, no masz tego konsultanta, który podejmuje tą decyzję w kompetencjach, w odpowiedzialnościach, w zakresie umiejętności za Ciebie, a Ty masz tylko na koniec sprawdzić, czy masz dobre flow z tym człowiekiem. No właśnie, czy lepiej rekrutować wewnętrznie, czy lepiej zatrudnić zewnętrznego konsultanta? Bo... Jak umie się rekrutować? to rekrutuj. Mhm. Okej. Okay. I czyli y, a, chodzi o te kompetencje związane z tym, żeby sprawdzić, czy kandydat pasuje tak, na dane stanowisko. To mhm. jest chyba główna taka. Absolutnie nie. Nie. Okay. Uh, opowiem ci o rekrutacji handlowców. Mhm. To jest mój ulubiony. W rekrutacjach marketingowców jest bardzo podobnie. Uh, ale. Ja mam zawsze większy fan z rekrutacji handlowców. Pamiętasz, jak ci opowiadałam na początku rozmowy o tym, że masz trzy typy handlowców? Mhm. Tych, którzy opowiadają, ale nie dowożą, tych, którzy sprzedają siebie i tych, którzy faktycznie potrafią doradzać. Więc um, jeżeli nie masz umiejętności sprzedażowych na bardzo wysokim poziomie, to prawdopodobnie nie będziesz w stanie zweryfikować, czy osoba, która ma dla ciebie sprzedawać, też je posiada. Mhm. No bo skąd masz wiedzieć coś, czego nie wiesz? No tak. Jak masz to sprawdzić? Decydując się na rekrutację na przykład ze mną, masz tak, że ja doskonale wiem, jak się sprzedaje twoje usługi. Mam przepracowany z tobą proces. Wiem, jak to powinno wyglądać. Wiem, jak robią to inni. Wiem, jakie są kompetencje dostępne na rynku i wiem, kto kłamie. Mhm. kiedy mam taki jakiś dziwny dar znajdywania ludzi, którzy kłamią, to jest dobry dar przydatny. Boże, jaki to jest. Beach mode activated wtedy, ojej. Um, no ale teraz zobacz, jeżeli nie jesteś w stanie zdemaskować... Ale uważasz, poczekaj, ale uważasz, że wiesz, że ludzie kłamią e, po tym, e, jak, się, e, jak się zachowują, czy po, prostu masz prze, e, czy po prostu masz już przepracowane tyle scenariuszy, że wiesz, o, że oni gadają głupoty, no bo tak, widziałaś tak, tak, to. Tak, 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 w sensie okay. um, <laughs> wiem dokładnie, które dane są podkoloryzowane, okay. i potrafi uh -huh. zadać takie pytanie, którego on nie obroni. Okej, okay, I jest uh -huh. takie, no. Mm, domykam y, 100% swoich lidów, <noise> ale MQLi czy SQL? Y, no, tych po wysłanej ofercie. Aha, okay. Mogłabym tutaj za dużo powiedzieć. Dawaj. Nie. Yes. <noise> Mój ulubiony przykład z ostatniej rekrutacji to jest gościu, który przyszedł i powiedział, że on całe życie był strategiem mm -hmm. i on już nie chce być strategiem, chciałby teraz pracować jako handlowiec. Okay. Ja Szymonie. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że to jest stanowisko na handlowca outbandowego? Ty będziesz musiał pozyskiwać lidy. A jaki to jest problem, żeby pozyskiwać lidy? I jak ja słyszę, jaki to jest problem, żeby pozyskiwać lidę w no, branży agencyjnej, to wam takie, o czym ty do mnie teraz rozmawiasz? Czyli chcesz mi powiedzieć, że będziesz pozyskiwał lidy i że to nie jest trudne. Ok, to kontynuujmy. W jaki sposób byś to zrobił? Ja bym zaczął od tego, żeby namierzać właścicieli innych firm i z nimi rozmawiać. Ok, ale w jaki sposób? No, ja bym wyszukiwał do nich numer telefonów. Albo ich dane. Dobra, ale w jaki sposób? No w Google, no co ty, wyszukiwarki nie potrafisz używać? I masz takie aha, mhm. okej, okay, to o takim outbandzie mówimy. Mhm. Czyli po narzędziach, po ochronie danych osobowych, po sposobach mierzenia swojej pracy, po metodach domykania. Bardzo szybko skumasz, czy ten człowiek wie, o czym mówi, czy nie wie. No, ale zakładam, że stratek, który mówi, że będzie handlowcem, no nie ma pojęcia o tym, jakie Ej, są ale on, narzędzia, tak? ale on był pewny siebie, że on będzie to sprzedawał. Okej. Okay. Y Niesamowita to, to była rozmowa. No tak, no to pierwsze, pierwsze co... Ale mam... widzisz, taka Aha. osoba, która ma wizję, która rozumie marketing, która, ona będzie sprzedawać, no będzie rozmawiać z przedsiębiorcami, jest elokwentna, y to właściciela firmy, który nie zna tej, wiesz, tych podstaw sprzedaży, tych narzędzi, outbundu, no bo pracował na własnym networku, to on mu uwierzy w tą, wiesz, ten cały wianuszek mhm. zajebistości, który ta osoba ze sobą niesie. A moją robotą jest udowodnić, że nie masz racji, bo nie znasz narzędzi, albo nie masz odrobionych lekcji od podstaw, albo po prostu pierdolisz głupoty. Mhm. I to jest pierwsza rzecz, którą daje ci rekrutacja zewnętrzna. Mhm. No dobra. Y w takim układzie, czy to, jest, czy to jest tak, że ja to widzę tak. Mhm. Mamy pewne kompetencje na zatrudnianie pewnych osób na pewne stanowiska, a na pewne nie mamy tych kompetencji, więc to zlecamy na zewnątrz, a tu robimy rekrutację, rekrutację wewnętrzną. Tak, czy nie? Tak, i jest w tym bardzo duża pułapka, która mhm. jest drugim plusem zlecania tego konsultantowi. Mhm. No mnie zależy na tym, żeby pracować z gościem, który mi się podoba. Mhm. Jeżeli trafia do ciebie na rekrutację ktoś, kto ujmie twoje serce, będzie fajnym nice guyem, będzie opowiadał o team playerstwie i będzie miał trochę oleju w głowie i będzie się dobrze prezentował, to ty go polubisz jako właściciel i będziesz chciał mieć taką osobę w zespole. Mhm. Ja nie mam tych emocji. Dla no tak. mnie liczy się merytoryka, liczby i hajs. Rozumiem. Z tym, że z drugiej strony pytanie, czy nie, czy to dopasowanie kulturowe nie jest też tak samo istotne jak. Oczywiście, że jest, jest. ale to jest mhm. drugi etap. Okay, dobra. W procesie rekrutacji, na przykład w Kazbek, jest tak, że my sprawdzamy dostępnych kandydatów merytorycznie. Mhm. Potem sprawdzamy ich technologicznie i wykonawczo, czyli zlecamy im zadania, prowadzimy pierwszy etap rozmowy. Generalnie kto był na rekrutacji u nas, ten wie, że nie jest łatwo. Mhm. I zobacz, jaka to jest różnica. Jeżeli wybierasz na nice z pomiędzy ludzi o niezbadanych kompetencjach, a jeżeli wybierasz na nice z pomiędzy okay. trzech, trzech kandydatów, których ja ci wystawiłam, bo ja jestem przekonana, że oni ci zrobią delivery. Te, teraz po prostu niczym książę Rozumiem. z bajki musisz wybrać swoją królewnę, mm -hmm. tylko wiesz, że każdy ma status królewny, a nie jest po prostu wyciągnięty z szopy. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Jaki to jest stosunek ludzi, których się, którzy się nadają do tych, którzy się nie nadają? Dramatycznie niski. <laughs> um, już dzisiaj powiedziałam, że na 300 CV ostatnio miałam uh -huh. dwie, dwie, dwie osoby. Więc okay. to już mówi trochę o tym. Zazwyczaj jest tak, że w rekrutacjach staram się mm, dowozić kilku kandydatów, mm -hmm. ale nigdy nie boję się wziąć tej pierwszej, której uważam za pewnik. To jest jeden z największych problemów przyciągających się rekrutacji, który się robi samodzielnie. Jeżeli mogę mieć apel do ludzi, którzy tego słuchają, to jak czujesz, że to jest ten człowiek, to ty nie czekaj na lepszego. Po pierwsze, mhm. dlatego, że tamten już będzie miał nowe miejsce pracy, nim się zorientujesz, że nie ma lepszego. Po drugie, będziesz windował swoje własne oczekiwania, których przed chwilą nie miałeś. Dużym game changerem w rekrutacjach jest to, że my przed podejściem do tematu um, robimy taki dokument, jak y, profil idealnego kandydata i zakres jego obowiązków. Mhm. Dla mnie bardzo kluczowe jest to, żeby mieć kartę stanowiska mieć kompetencje, które są konieczne do wykonania i to, jaki mamy właśnie fit kulturowy i omówić to z pracodawcą. Bo bardzo często jest tak, że on wie, że on potrzebuje kogoś, ale nie potrafi tego nazwać. A skoro on nie potrafi tego nazwać i ja mogę go w tym wesprzeć, to dopiero wtedy będziemy w stanie powiedzieć, okej, okay, czyli my nie szukamy człowieka z 20-letnim doświadczeniem, my szukamy juniora, który będzie turbosprytny. Okay. Mój ulubiony... Mhm. Tak, jakby case jest o tym, że wiele ludzi przychodzi na nas na rekrutację handlowca, która nigdy nie kończy się, znaczy nigdy. w tych przypadkach nie kończy się rekrutacją handlowca. Ona się na przykład kończy rekrutacją pre-salesa. No bo okazuje się, że oczekiwania wobec tej osoby są tak wysokie, że musiałbyś wybstrekać miliony monet, a nie masz lidów inboundowych, które ci dadzą po prostu odpowiednio dużo pracy dla tej osoby, więc ona ci nie spłaci. Ale jeżeli pogłówkujesz z konsultantem i stwierdzisz, że dobra, ja lubię sprzedawać, lubię rozmawiać z klientami, robię to dobrze, dobrze dopinam, ale ten pierwszy etap briefowania, czy pozyskiwania leadów, czy jakiegoś grofu, czy czegokolwiek, kwalifikacji męczy mnie i zajmuje mi dużo czasu, mam dużo leadów, a nie mogę ze wszystkimi rozmawiać, to ty kurde potrzebujesz dobrego pre-salesa, mhm. który jest trzy razy tańszy i bardziej efektywny. Mhm. Okay. I to jest tak, jakby ta. Trzecia wartość z rekrutacji z kimś, że ja ci powiem, czy ty na pewno szukasz tego, co ty chcesz. To jest, to, to jest fajne i to mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, bo w sensie jedno, to jest, no, to jest może nawet ważniejsze, to, że, bo wiesz, nie tracisz kasy rzeczywiście, bo ktoś ci hello? spojrzy, stary, nie potrzebujesz tego i nie tracisz tego pół roku czy roku na nie, tak? nietrafione rekrutacje. Albo nie? na przykład uh -huh. świadomie rekrutujesz kogoś, kto nie ma pełnego obszaru kompetencji. Mhm. Ale ma dobre flow. Mhm. Mój ulubiony case handlowy jest o tym, że um, ja wierzę w sprzedaż doradczą, czyli mhm. osoba, która ma Ci sprzedać rzeczy związane z marketingiem, musi rozumieć biznes i musi rozumieć marketing, żeby Ci doradzić, co Ty chcesz kupić. Bo większość klientów kupujących w agencjach to jest w ogóle segment, o którym możemy jeszcze dzisiaj porozmawiać, czyli jak kupują ludzie w agencjach. Mhm. Większość klientów, którzy rozmawiają, właśnie e, przychodzą do agencji i chcą kupić usługi, nie wie, co ona chce kupić. Ona chce spełnić swój cel, którym jest więcej hajsu, więcej sprzedaży, cokolwiek. Mhm. Wiele agencji nie dochodzi do tego, cokolwiek. I teraz tak, żeby ktoś mógł to doradzić i żeby sprzedać odpowiedni zakres, to musisz mieć handlowca, który zna się na marketingu. Bardzo trudny w ogóle case. Znalezienie osoby, która umie tak. sprzedawać i jest marketingowcem. To są takie, wiesz, pół człowiek, pół ryba. O. No i teraz kwestia jest też, żeby dopasować odpowiednio stanowisko. Bo może ty tak naprawdę nie potrzebujesz sprzedawcy, handlowca, doradcy. Może jest tak, że potrzebujesz doskonałego sprzedawcy, takiego... Mm, Customer Journey, że on przeprowadzi klienta, opowie, jak się pracuje i tak dalej. Odeślę do specjalisty na strategię marketingową albo do ciebie, do właściciela, na takie merytoryczne mięsko, i potem ci dodopnie. A może jest właśnie w drugą stronę, że ty potrzebujesz właśnie e, osoby, która będzie perfekcyjnie odsiewała klientów, których nie chcemy mieć w swojej agencji. Paradoksalnie, Miałam, miałam w tym roku przypadki taki kwalifikator, agencji. Kwalifikator, tak. Tak. Miałam okay. przypadki agencji, które przychodziły do mnie mówiąc, Magda, mamy za dużo sprzedaży i za dużo lidów, co z tym zrobić? No bo handlowcy sprzedają lekleci. Kto im na to pozwolił? I wtedy rozpoczyna się proces w ogóle idealnego klienta w agencji. Kogo ty chcesz obsługiwać mm -hmm. w jaki sposób? Jakie są twoje kompetencje versus oczekiwania? No tak, bo lepiej jest mieć 10 idealnych klientów niż 70. Takich średnio zakwalifikowanych, nie? bo to są same problemy. E, spoko, poduszka finansowa na stanowisko. Jaką, jakiej wielkości powinniśmy mieć zatrudniając taki, taką osobę? Poduszkę finansową powinniśmy mieć w ogóle. Mhm. Natomiast um, jak chcę wybadać jak duże jaja ma mój klient, to zadaję mu jedno pytanie, które warto jest sobie przed rekrutacją mhm. e, zadać, to jest czy, jeżeli mój handlowiec przez 6 miesięcy niczego nie będzie sprzedawał, to czy moja firma utonie, czy nie, i czy ja będę dalej chciał tego człowieka oglądać, czy go wyrzucę za okno? Na jak długi onboarding pracownika jesteś w stanie sobie pozwolić? Mhm. Problem polega, im bliżej software house'ów, im bliżej firm budujących strony internetowe, gdzie masz długi łańcuch przed podjęciem decyzji, tym częściej wylewa się dziecko z kąpielą. Czyli zatrudniasz handlowca, który. Zaczyna budować relacje, zaczyna tworzyć oferty, pozyskiwać kontakty. One mają 6 miesięcy łańcucha decyzyjnego. Ja o tym wiem, ale po sześciu miesiącach przychodzi zgorączkowany właściciel, ale on nie ma jeszcze swojej sprzedaży. On mi się nie opłaca. I zwalnia tego człowieka po tym szóstym miesiącu, a klient w siódmym miesiącu wraca i pyta, gdzie jest mój handlowiec, bo ja chciałbym kupić. Mhm. Czyli na jak długi jesteś w stanie okres onboardingowy um, pozwolić sobie. Żeby to łatwo policzyć, sprawdź sobie twój, twą długość procesu sprzedaży, od zlidowania do podpisania umowy, wyciągnij z tego medianę i pomnóż razy trzy. Zazwyczaj ci wyjdzie od sześciu do dziewięciu miesięcy. Mhm. Jeżeli jesteś gotowy zatrudnić handlowca, który będzie się Rozkręcał. No nie wyonboardować, bo handlowiec musi od pierwszego no tak. miesiąca potrafić mhm. sprzedawać. Ale jeżeli jesteś gotowy na takie wyzwanie, to jesteś gotowy na handlowca. Jeżeli jest tak, że ty potrzebujesz hajsu tu i teraz, potrzebujesz, żeby ktoś szybko zaczął sprzedawać, to być może nie potrzebujesz handlowca. Być może potrzebujesz poprawy procesu sprzedaży, wyższej wartości faktury szyka zakupowego, więcej lidów, mniej lidów, bardziej kwalifikowanych, mniej kwalifikowanych. Nie zawsze handlowy jest odpowiedzią na Twoje problemy. Powiedziałabym nawet, że może nie tyle nie zawsze, co zazwyczaj. Mhm. Czyli to, to jest tak, że jeżeli cię nie stać na to, żeby utrzymywać tego pracownika przez, nie wiem, no te minimalnie pół roku, no to, to nie jest dobry pomysł, żeby go zatrudnić, no bo to tak na dobrą sprawę może będziesz działać nie, nie jest na granicy, dobry pomysł, tak? To mhm. może nie tyle nie jest mhm. dobry pomysł, co być może potrzebujesz innego rozwiązania twojego problemu. Być może brak handlowca to nie jest twój problem. Mhm. Okej, okay. dobra. Do, to jest ważne, żeby to wybrzmiało fajne. E, dobra, e, jeżeli mamy taką sytuację, że załóżmy mamy już tą poduszkę, tak, na, nawet nie wiem, na rok, dwa, to, to jak to zrobić, żeby jak najszybciej to się zwróciło, zatrudniając takiego handlowca? Co byś tutaj doradziła w ogóle? Zależy od tego, czy twój model pozyskiwania klientów opiera się o inbound czy outbound. Mhm. Załóżmy, że o outbound. Bo o, nie ma miękkiej krytyki. <laughs> nie ma miękkiej krytyki. Nie, gry. Ma miękkie... Dobra, nie to... bo za, zakładam, że jest po prostu mniej, mniej agencji, w których pozyskiwanie klientów opiera się o inbound, chociaż to są w sumie agencje, które Absolutnie. powinny to robić dobrze. Jest dokładnie 50 na 50. Tak? Okay. Na projekty, które prowadzę, połowa z nich podejmuje działania outboundowe i oto to mhm. swój nowy biznes i połowa z nich podejmuje działania inboundowe, czyli ma po prostu lidy przychodzące z kampanii, przez strony, z poleceń mhm. itd. Okay. Im bardziej butikowy i niszowy zestaw usług, tym bardziej tym w kierunku bardziej... outboundu, im bardziej o. standardowa agencja, tym bardziej w kierunku inboundu. Okej, okay, dobra. To właśnie no myślałem, przecież... że, myślałem, że myślałem, butikowe agencje, takie, które o zrobiły sobie, bo ja kojarzę mm -hmm. ich jako takie agencje, które zrobiły sobie renomę na jakimś, e, nawet nazwisku, są kojarzą. Nie, nie, nie. Kiedy no y, 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 nich... butikowe, nie mm -hmm, ja mam na myśli robiące niestandardowe rozwiązania. Okej, okay, dobra. Czyli jakiś multichannel, jakieś mm -hmm. kwestie powiązane z wideo, jakieś TikToki, marki osobiste, mm -hmm. agencje robiące sprzęt, e, dla tryki branż, typu dla lekarzy Dobra, czy dla to, to prawników. Mhm. Czyli jeżeli masz niszową agencję, która świadczy niszowy zestaw usług, mhm. to będziesz szedł w kierunku Outbandu mhm. z prostego względu. Jak masz standardowy zestaw usług, to ludzie wpisują. Agencja tak. reklamowa. A tam agencja, ludzie nawet nie wiedzą, że są takie usługi. A dokładnie. Nie? I tutaj <laughs> tak, tak mhm. jakby wracając do poprzedniego pytania. Mhm. Jak zrobić, żeby handlowiec szybko się zwrócił w in i w Outbandzie? Jeżeli chcesz w inboundzie, no to oczywiście. Na kurwiej marketing. I pozyskuj leady inboundowe, tak żeby on wchodząc od razu do organizacji miał na czym pracować. Mhm. Okej, okay, czyli tak na dobrą sprawę, zanim go zatrudnimy, powinniśmy mieć rzeczywiście stały dopływ tych leadów. Powinniśmy w sensie... zatrudniać handlowca wtedy, no tak, kiedy no. nie jesteśmy w stanie obrobić leadów, mhm. które wchodzą do okay. nas, albo tak źle sprzedajemy, że nie chcemy ich przepalać. Mhm. Dobra, C żeby, żeby właśnie e, z, po postawić taką e, dużą krechę mhm. między handlowcem a e, Takim prospektingowcem, tak? to, to po... nazywamy go hunterem. To właśnie, to, mm -hmm. po, to powiedzmy, że handlowiec to nie jest ktoś, kto pozyskuje lidy. Tak, to jest raczej nie? osoba pracująca na e, klientach przychodzących, badająca mm -hmm. potrzeby, kwalifikujące, dopasowujące rozwiązania. Już na procesie sprzedaży, tak. Dokładnie. Hunter będzie osobą, która ma udowodnić klientowi, że on potrzebuje. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobra, to jak y, ułatwić życie mm -hmm. hunterowi? Przede wszystkim pomysłem na to, co on ma sprzedawać, i tym, jakie są Twoje mocne strony. Um, największym problemem outbundu jest to, że ludzie nie mają wartości unikalnej. Dzień dobry, mam nadzieję, że mój coldmail zastał Ciebie w dobrym zdrowiu. Chciałabym opowiedzieć Ci o naszych unikatowych rozwiązaniach i zaproponować 15-minutowego kola. To ja podziękuję. A otworzysz w ogóle maila? Hello. Nie no, otworzę. Um, natomiast znalezienie tej wartości, która skłoni tego człowieka do porozmawiania z tobą, e, która będzie prawdziwa i nie będzie e, clickbaitowa. Znaczy, clickbaitowa, będzie na poziomie komunikatu, ale będzie prawdziwa, że jesteś w mhm. stanie ją obronić, to jest coś, co powinieneś mieć zanim weźmiesz handlowca, mhm. huntera. Bo on ma wejść i jak przecinek Mieć zbudowaną bazę i zacząć krzyczeć do ludzi to, co chcesz, żeby pan mówił. Natomiast jeżeli ty wprowadzasz handlowca, żeby on cię odciążył w bieżących tematach, to musisz się liczyć z tym, że potem potrzebujesz czasu, żeby on stworzył tą komunikację. Mhm. A jeszcze gorzej, jeżeli to jest hashtag kolejna agencja o tej samym. Mm -hmm. no tak, super, że o tym mówisz bo to, to się powtarza w wielu rozmowach ostatnio z Krystianem Fickiem o tym rozmawialiśmy mm -hmm. właśnie o tych UVP, że to jest mega istotne i oni też na to dają nacisk, no tak na dobrą sprawę Wiesz, to jest rzeczywiście chodzi o to, coś że ty być, to, że ty musisz być unikalny mm -hmm. w wizji swojej firmy, albo w zakresie usług, albo unikalny per se, unikalny mm -hmm. dla unikalnego ale miej coś co przykuje uwagę twojego odbiorcy konkretne case study wynik w danej branży, e, ciekawe rozwiązanie, e, słowo, zdanie, wezwanie do działania, które będzie przykuwało uwagę. Bez tego nie dasz narzędzia e, Hunterowi, do tego, żeby mógł działać. A drugą rzecz, którą musisz zrobić, żeby Hunter miał e, możliwość pracy z tobą, to jest zdanie mu świętego spokoju przez jakiś czas. Bo jeżeli twój łańcuch decyzyjny od zlidowania do umowy trwa, na przykład, tak standardowo od trzech tygodni do miesiąca mhm. w takiej agencji reklamowej typu zrobimy ci Facebook, Google i trochę kontentu nie taki klasyczek polski no to powinno to trwać właśnie trzy tygodnie do miesiąca tak standardowo są krótsze są dłuższe no to to jest już proces sprzedaży a my mówimy o procesie zanim ta osoba po, w ogóle powie ci, że może z tobą rozmawiać plus to my mówimy do nich czyli Często handlowcy wracają do mnie z informacją, słuchaj, mam super klienta, ale on ma jeszcze pół roku umowę z obecną firmą. Mhm. Ja mówię, pielęgnuj tą znajomość przez najbliższe pół roku, żeby on do ciebie lidową. Ale ja wiem, że tą, tą, tym kontaktem nie wyrobisz swojego targetu. Mhm. E, dobry pracownik w organizacji to szczęście i nieszczęście jednocześnie ciebie Rozumiem. cytuję. W sensie, nie <laughs> pamiętam co autor miał na myśli wybacz. w, 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 chodził, w sensie w, rozmawialiśmy o tym w kontekście takim, że to może być to może być coś nie do końca super dobrego, bo będziesz go porównywać do następnych pracowników i tu może być pułapka. Okej, okay, to pu... pierwszym pracowniku. Tak, a propos podpiszę. Pierwsza udana rekrutacja będzie rzutowała na wszystkie kolejne. Mhm. Pierwszy zatrudniony pracownik, który ma bardzo dobre kompetencje, będzie powodował, że wszyscy kolejni będą porównywani do pierwszego. Więc i jest to szczęście, bo chcemy mieć kompetentnych pracowników, mhm. ale ono daje. Mm, no, się kończy tam, gdzie próbujemy znaleźć kolejne, kolejne perły. Przypominam, nie mamy ich tak wiele na rynku, więc oczekiwania versus rzeczywistość. I dopuszczanie tego, że nie każdy człowiek jest taki sam, nie każdy zestaw kompetencji jest taki sam. Więc po prostu. Um, hmm. no, no tak, to tak. Będziemy, będziemy rzeczywiście myśleli, że ich jest więcej. Nie? To jest pierwszy błąd poznawczy. Pierwszy, pierwszy poznawczy no. yy, Okej. Okay. Yy. Sprzedawcy w agencjach. Masz na zatrudnienie takiego sprzedawcy własny framework. Czy mogłabyś opowiedzieć o nim trochę więcej? Hmm. Zanim, zanim opowiem, to, to niech to będzie disclaimer dla wszystkich ludzi, którzy nie daj Boże przechodzili ze mną przez proces rekrutacyjny. Um, ja doceniam każdą próbę podejścia do spotkania ze mną i tego, że ci ludzie się nie poddają. Um, jak sprawdzić, czy handlowiec będzie dobrze sprzedawał? Po prostu pozwól mu sprzedawać. Po prostu to jest trochę jak um, z wyborami. Po prostu pozwól partii przeciwnej potknąć się o własne nogi. W sensie nie musisz wiele zrobić, Straszny. żeby odsiać znaczną część swoich uh, kandydatów. Mhm. I mam pewien unikatowy sposób prowadzenia. Um, rekrutacji typowo na handlowców, marketingowców. Bo Staram się zaprosić taką osobę na pierwszego kola w czasie, którym ja szybko e odkrywam karty i mówię o tym, jakie są moje oczekiwania wobec tej osoby, Czyli ta osoba jest gotowa przyjąć tą odpowiedzialność na siebie i, i ma odpowiednie ambicje do tego. i kilkoma tajnymi pytaniami sprawdzam jego merytorykę. Jeżeli jestem pewna, że ta osoba jest odpowiedzialna i ma merytorykę i będzie godna, żeby dźwignąć ten proces, to ja po prostu zapraszam tą osobę do sprzedania mi swojej usługi. Ale to nie jest taka, wiesz, scena w stylu: to jest twój długopis, teraz mi go sprzedaj. A to jest scena w stylu: OK, Szymon, to my kończymy dzisiejszego kola. Ja ci wysyłam zapytanie sprzedażowe na twojego maila i chciałabym, żebyś poprowadził tą sprzedaż. Naszym następnym spotkaniem będzie drugi etap rekrutacji, podczas którego ty przeprowadzisz to spotkanie. Smutne jest to, że większość klientów odpada na poziomie maila, czyli nie dochodzi do drugiego etapu, bo oni wiedzą, jak bardzo będą grillowani w tym czasie. Mhm. Natomiast paradoksalnie ja nie sprawdzam, czy to też nie, ale nie sprawdzam w pierwszej kolejności tego, co się dzieje na tym spotkaniu. Moim kluczowym wyborem tego, z kim będę chciała rozmawiać, jest to, co się dzieje pomiędzy moim mailem a pomiędzy tym spotkaniem. Czy ta osoba będzie miała stopkę mailową i dane z firmy, do której aplikuję. W jaki sposób ta osoba mi odpowie, w jaki sposób będziemy wymieniali się informacjami przed spotkaniem, czy ona stworzy kwalifikacje ze mną przed tym, przed tym spotkaniem, czy ona będzie wiedziała, czego ja potrzebuję. Czy nas bada moje potrzeby, a potem dochodzą do tego wszystkie moje ulubione technologiczne smaczki, czy będzie miała podpiętą wtyczkę do śledzenia otwarcia maili, czy wyśle mi zaproszenie, czy dostanę SMS-a z przypomnieniem, czy dostanę. To może być SMS-robione ręcznie, mhm. ale ten proces obsługi klienta do spotkania jest dla mnie najlepszym wyznacznikiem tego, czy temu kandydatowi zależy. A jak już ci zależy, i my się spotkamy, to wtedy wystarczy, że nie uciekniesz. Mhm. Okej, okay. i załóżmy, że y, udało się, y, w sensie, że kandydat przeszedł pozytywnie, bo mhm. y, to jest tak, że zawsze to robisz, tak. czy robisz to czasami? Robię to zawsze, mhm. bez względu na to, jakiego, bez względu na to, czy szukam huntera, czy szukam mhm. y, kogoś do obsługi leadów, czy szukam handlowca, który będzie wykonywał analizy marketingowe z kimś, czy będzie je wykonywał samodzielnie. Mhm. Zawsze w procesie Pilnuje tego, żeby zbadać ten customer success management, proces obsługi klienta przed spotkaniem. Mhm. I zbadać, czy od człowiekowi zależy, czy on w ogóle wie, jaka jest waga te, tego działania. Mhm. Bo ta osoba ma być wizytówką firmę. No tak, no najlepiej sprawdzić to w procesie. Natomiast na spotkaniu rozchodzą się w dwie strony. Albo sprawdzam merytorykę marketingową. I jestem wtedy klientem z piekła rodem, który zaczyna od pytań w stylu jak wyglądają raporty, kiedy mi się to zwróci, jak to zmierzycie, jak wygląda e, Google Tag Manager na mojej stronie i co pan sprawdził i dlaczego się pan nie przygotował i proszę tylko nie uciekaj, bo będzie mi to trudno wytłumaczyć mojemu klientowi. A... Mam wiele Ale historii, kończy, grube, no. które się kończą mhm. tym, że po prostu handlowcy wychodzą, bo niby nie wyrabiają ciśnienia. Mhm. Um... A z drugiej strony mam też rekrutacje, w których ja nie oczekuję turbo kompetencji marketingowych, mhm. więc sprawdzam, czy osoba stosuje domknięcia, agendy, czy to spotkanie jest poukładane, czy ma na nie jakiś pomysł, czy jest najzgajem, nice i czy potrafi mhm. zbudzić zaufanie i zbudować tą relację. Czyli tak naprawdę ono jest mocno techniczne, ale z drugiej strony, zwracasz uwagę na i trochę mhm. inne. Ono jest też. albo, albo. W sensie mhm. da się zrobić spotkanie, które jest mocno techniczne i szukać najzgaja, nice ale to mhm. jest. Trochę jak ze świętym gralem, natomiast mhm. zawsze w rekrutacji mam ustalone z klientem, kogo my szukamy, mhm. jakiego profilu handlowca poszukujemy. Mhm. A, no i po to się prowadzi taką rekrutację. Okay. To, co jest nieoczywiste, to to, że później sprawdzam, co się dzieje po spotkaniu i wielu handlowców wykłada się na tym, że po takiej rozmowie nie wyślę podziękowania, podsumowania albo nawet nie poda się na informacji o tym, co by się stało, gdybym był handlowcem. No i wtedy wiesz, że to tu coś jest do dopracowania. Kilka moich udanych rekrutacji było właśnie wśród osób, które nie miały kompetencji merytorycznych w kontekście marketingu, ale doskonale robiły CS. Wiedziałeś, że on po prostu mhm. spojrzy tymi szczenięcymi oczami, wyśle dwa SMS-y i klient będzie jego? Mhm. A przy okazji był tani. A, a z drugiej strony mam bardzo wielu dobrych handlowców, których zrekrutowałam z poziomu, on wie o czym mówi więc klient z automatu mu zaufa, że skoro handlowiec wie o czym mówi, to agencja też wie co robi. Okej. Okay. Wspomniałaś o tej kasie, czy to jest tak, że ja zaczynam widzieć to na rynku, że dzisiaj jest promowany taki model, że odsłaniamy, zresztą zaraz Unia będzie to chyba mhm. wprowadzać, że odsłaniamy nasze wynagrodzenia, mówimy o widełkach, czy szukać taniego handlowca, czy czy właśnie sugerować się w ogóle, w ogóle tą kasą? No bo niedopłacone stanowiska... Ja mam tylko brzydkie słowa mm -hmm. na, na, na odpowiedź na to. To proszę, e, Nie, miał. nie, bo byś miał <noise> dużo pikania później, żeby, żeby nie zmonetyzowała tego. Wiesz co, no moja idea jest taka, że po co ci handlowiec, który jest niedopłacony, jeżeli on do ciebie mm -hmm. nie będzie zarabiał. Mm -hmm. Z drugiej strony, jeżeli chcesz dopłacić handlowca, to nie musisz go dopłacać w podstawie. Systemy premiowe, systemy prowizyjne, mhm. systemy mieszane. Każdy system oparty o podstawę, każdy model jest dla ludzi i każdy będzie adekwatny zależnie od tego, ile masz lidów, ile masz projektów. Wyobraź sobie takie dwa skrajne przypadki. Masz agencję, która może miesięcznie przyjąć tylko 10 nowych klientów. Mhm. Nie mam więcej kapasity w zespole na więcej sprzedaży. Czy rozsądnym zatem jest dawanie niskiej podstawy i wysokiej prowizji? Nie. Jest kuszące, no bo jak nie będzie sprzedawał, nie będzie miał prowizji. Mhm. Ale przecież ten człowiek nie będzie w stanie nigdy osiągnąć swojego oczekiwanego wynagrodzenia, no bo on nie może sprzedawać tyle, ile, ile tak. chciałby. Mhm. Z drugiej strony, jeżeli masz agencję, w której masz bardzo łatwo skalowalny zespół. A jeszcze tylko dokończę, dając mu wysoką podstawę, to Dajesz mu bezpieczeństwo, z... dajesz mu to, że on będzie realizował targety pośrednie. Będzie wykonywał swoją pracę zgodnie z oczekiwaniami, a twój zespół nie będzie dostawał gówno projektów. Dokładnie i będzie miał świetną kwalifikację prawdopodobnie Jezu tych, tych, tych lidów. Po Więc drugiej stronie mamy klientów, nie? którzy mają duże moce przerobowe, mogą łatwo skalować swój zespół o kolejnych mhm. pracowników, i tam chcielibyśmy mieć dużo nowych projektów. No to naturalne jest to, że chcielibyśmy mieć handlowca opartego o prowizję, żeby sprzedawał dużo. Mhm. W, 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 mam wrażenie, że trochę się odchodzi już od tego modelu prowizyjnego w sensie, że jest nie, tendencja nie, nie, nie. ale jest chyba tendencja taka, że e, dajmy, wysoką, po, dajmy wysoką podstawę e, i jakby od czegoś innego Absolutnie, to jest różnorodnie, nie? Jest okay. różnorodnie nie, ma, nie ma jakiejś tendencji żebym mm -hmm, ci powiedziała dobra. teraz, że odchodzi się od wysokich podstaw um, mm -hmm. natomiast to co chciałam ci powiedzieć, że Danie, jeżeli chcemy mieć dużo sprzedaży mm -hmm. to bardzo tricky jest wejście w model prowizyjny bo to z kolei będzie kusiło klient, znaczy kusiło handlowce do wpuszczenia główno projektów. Wepchnę jeszcze tam trzy lide mhm. i trzy nowe projekty, tak. kij, że zczernują po tygodniu. Tam mhm. lepszy będzie model związany z premiami i z targetowaniem stopniowym. Czyli tyle oczekuję pro projektów, to jest Twoje 100%, tyle będzie Twoim nice have, a tyle będzie Twoim heaven. Nie? Mhm. Natomiast udało mi się po wielu próbach opracować. Dwa frameworki. Pierwszy to jest zestaw pytań kwalifikacyjnych dla klienta, dla handlowca, okay. czyli ten materiał, który pozwoli handlowcowi każdego klienta odpowiednio dobrze zbadać i odpowiednio dopasować go do tego, czy, on, czy my go chcemy obsługiwać, czy nie, a jednocześnie pytaniami pozwoli zbudować odpowiedni poziom relacji i zaufania. Spoko. Drugi framework, którym na pewno bym się podzieliła, no to jest kwestia czern prewencjoną i tego, z jakich powodów klienci czernują. To jest rzecz, która najczęściej w firmach jest niezbadana. Więc jeżeli ludzie mogą wejść z tej rozmowy z czymś, to z gotowcem, który będą mogli przypisać do swojej listy klientów. Mam nadzieję, że teraz zaczną je robić po naszej rozmowie. bo to jest najprostsza droga. Bierzesz listę swoich klientów aktywnych, dopasowujesz do nich, Potencjalne powody czernów na zasadzie: Nie, mój klient na pewno nie szczernuje, ale gdyby miał, to pewnie z tego powodu. I w tym frameworku masz next stepy, które musisz wykonać, żeby zapobiec temu ewentualnemu powodowi. Dla najbardziej wytrwałych jeszcze krótka wstawka. Magda przygotowała dla Was zestaw myśli, frameworków różnych rzeczy, które mogą być pomocne przy budowaniu biznesu przede wszystkim agencyjnego i udostępnia Wam te materiały totalnie za darmo. Dla naszych subskrybentów będzie subskrybentów naszego newslettera, który też jest darmowy, też trochę więcej materiałów, ale dla Was do pobrania możecie je znaleźć pod linkiem w tym opisie. Tam również znajdziecie link do zapisu do newslettera, gdybyście chcieli tam tylko rzadko, tylko dobre treści i tylko za darmo. To dzięki, wracam gadać. Bardzo przydatny w ogóle ten czern. To jest y, cały osobny temat, dosyć duży. Nie zdążymy go już dzisiaj y, przerobić. Yy ale jakbyśmy mieli przez niego przejść dosłownie w takich trzech bullet pointach, czy pięciu, czy dziesięciu, jakbyś miała mhm. powiedzieć dla... Po pierwsze, może wytłumaczmy, co to jest czern, tak? bo nie wszyscy mogą to wiedzieć. Generalnie czarnym określa się to, jaka część naszych klientów zrezygnowała z płacenia nam. Mhm. I to jest bardzo ważne słowo klucz płacenie, bo jeżeli klient jest naszym klientem, ale zalega nam z fakturami, to też jest czarny. Jeżeli klient jest naszym oh, okay. klientem, ale zmniejszył zakres swojej usługi, to też jest czarny. Mm -hmm. Więc wszystko, to powoduje, że ta liczba hajsu, którą wyciągamy z jednego projektu, i się zmniejsza, zmienia lub znika i jest określona mianem czarnu. Mm -hmm. I teraz czarny możesz podzielić na trwały i warunkowy. Czyli warunkowy wszędzie tam, gdzie mamy mniejsze wynagrodzenie, mniejszy zakres usługi, cokolwiek się zmieniło, ale klient z nami jest. No i czern bezwzględny, kiedy klient po prostu rezygnuje ze współpracy z nami. Mhm. Do jednej i drugiej e, grupy masz inne zadania, które możesz e, przy, zastosować, żeby temu zapobiegać, żeby odwracać czern, czyli po wypowiedzeniu odkręcić tego klienta. E, um, natomiast rzecz, która jest bardzo nieoczywista to są. To jest taki framework, który mówi o tym, czyja to jest wina. I on jest bardzo mocno skorelowany z czasem życia klienta. Jeżeli doświadczamy czarnu w naszej firmie, powinniśmy zbadać, jaki był miesięczny lifetime klienta i w którym momencie nastąpił czarny. Sprzedam jaki był teraz... Całościowy. Lifetime. Całościowy, tak. Mhm. I teraz sprzedaję informację. Uwaga, można na to być. Jeżeli czarn występował pomiędzy pierwszym a trzecim miesiącem życia klienta, to mamy grupę A. Jeżeli występował pomiędzy trzecim a ósmym, dziewiątym, jedenastym miesiącem klienta, poniżej, poniżej roku w granicy średniej agencyjnej, znaczy tej dreamowej, to mamy segment B i ci, którzy są powyżej dwunastego miesiąca, powyżej dziewiątego miesiąca, czyli byli z nami już długo. Segment A dotyczy klientów, których chujowo was sprzeda dział sprzedaży. Jeżeli szukasz winy w tym, co się wydarzyło, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy ten klient opuścił Twój pokład, ale jednocześnie wiesz, że masz procedury onboardingowe i że to nie jest tak, że Twój zespół po prostu nie przychodził do pracy, to prawdopodobnie winy będziesz szukał w procesach związanych ze sprzedażą i z syndromem różowych okularów. No, obiecywali klient inaczej widział swoją usługę. I postanowił z niej zrezygnać po trzech miesiącach, albo uświadomił sobie, że na pewno to się nie uda bez względu na to, jak duże moce położymy z tym klientem, żeby wykonać ten wynik. No to pierwsze trzy miesiące. Drugi segment klientów to są tacy, którzy rezygnują nam pomiędzy 3 a 6, 3 a 9 miesięcy. To jest segment, który jest zazwyczaj związany z brakiem wyniku. Z brakiem rentowności po stronie klienta, czyli klient nie może dłużej inwestować w reklamę, bo mu się biznes nie spina, a z niezadowoleniem z jakości usługi, czyli no, tolerowałem przez pół roku, że robicie brzydkie grafiki, ale już mam dosyć. To jest segment, który mówi o tym, że wykonawczo Twój dział delivery musi coś poprawić. Musi przyjąć inne procedury obsługi w zależności od danej branży, inaczej komunikować swoje cele, w ogóle fajnie by było jakby agencje ustalały cele z klientami nie, to jest takie fajnie by było gdyby to robili no i teraz prawdopodobnie gdzieś tutaj na twoim delivery leży problem i mój ulubiony to jest ten trudny do przełknięcia orzech, który mówi o tym, że długoterminowi klienci odpadają Mam pytanie do ciebie, jak sądzisz, dlaczego klienci, którzy byli z nami 9 miesięcy, 12 miesięcy czernują z naszych usług? Jeżeli chodzi o agencję, no to ja bym się dopatrywał tego, że w takim idealnym świecie, kiedy wszystko idzie dobrze, po prostu chcą zobaczyć, jak się współpracuje z konkurencją. Paradoksalnie sprawdzanie ciekawo z ciekawości konkurencji nie jest najczęstszym powodem. Mhm. Znaczy mówię, że na, mhm. na, na, na pewno bym nie ocenił jako najczęstszy, ale... W, ale, Jest ważne. ale Ale ciężko z nim zawalczyć. Może mm. tak. Oh well, wcale nie. Okay. A, taka suma doświadczeń, która mówi o tym, że idę zobaczyć, jak się pracuje z innymi agencjami, a może ktoś mi zrobi coś lepiej, mhm. a może osiągnąłem już swój poziom wyniku i teraz zrobię sobie to sam. Mhm. Aha. A, to jest wszystko pod takim parasolem czegoś, co się nazywa, nie mam pomysłu na tego klienta. Strategicznie wykonałem pracę, która była w zakresie, w zakresie realizacji umowy, na którą się mówiłem z klientem. Robię mu adsy, dowiozę mój cel, ale klient wie, że ty nie masz pomysłu mhm. na jego rozwój. Dodatkowe no tak, bo... media, multichannel, mhm. rozwój kolejnych produktów, promocje. Kom komunikacja, to wszystko prowadzi do tego, że klient ma takie, okej, okay, co miałem od nich wziąć, to już wziąłem, zobaczę, czy ktoś inny będzie miał, uwaga, pomysł na moją markę. Mhm. Dobra, no to w takim układzie obstawiałbym jeszcze, że coś po prostu temu klientowi zepsuliśmy. No nie, nie chodzi o to. Nie. Wszystko jest okej. Okay. Mhm. Przez 12 miesięcy osiągaliśmy odpowiednie ROI z obsługi i z adsów. Klient jest zadowolony, przychód jest, ale klient rezygnuje no bo jeżeli nie masz pomysłu na to, jak go wyskalować mhm. marketingowo, jak sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, to on będzie naturalnie mhm. znudzony tą obsługą i będzie szukał czegoś więcej, okay, czyli, bo będzie chciał się rozwijać brak i takiego... on będzie się chciał skalować. Mhm. Czyli brak takiego strategicznego jakby spojrzenia, co dalej, jaki, jaki tak. kolejny skok. Mhm. Tak. Okej, okay. ma to sens, no. Bo rzeczywiście, gdyby coś takiego było, no to, to, to rzeczywiście wchodząc w głowę klienta, no to mhm. raczej bym nie rezygnował z takiej firmy. Na 80% problemów związanych z czarną odpowiedzią jest customer success management. Mhm. Który też jest ogromnym tematem. To jest chyba na następne w ogóle tak, naszą dokładnie. rozmowę: no. tylko o tym, jak obsługiwać klientów dokładnie. w branży usługowej, jak badać NPS-y, czym są health checki, tak. jak raportować, żeby klient. Nie sprawdzał maila, na przykład, o jest raport, nie otwieram, bo i tak nie zrozumiem. Mhm. Jak zarządzać emocjami klienta w euforii i w kryzysie? Jest cały ogrom rzeczy, którą ty możesz zrobić, żeby nawet nie będąc rentownym, nawet nie dowozić mu finalnego wyniku w sprzedaży, mieć taki poziom obsługi klienta, że on będzie z tobą na wieki wieków. Amen. Tak, ja, ja się też z tym zgadzam i zgadzam się z tym, że to jest dzisiaj, jest taki skręt. W tę stronę i tak. on powinien się odbywać ze strony sprzedaży, w stronę customer Kurde. success. I... To jest taka um, apokaliptyczna wizja świata. W mm -hmm. sensie, co może zrobić Twoja agencja lepiej niż ChatGPT i sztuczna inteligencja? W pewnym momencie narzędzia będą w stanie lepiej optymalizować wyświetlenia, tworzyć te lepsze teksty marketingowe, robić lepsze grafiki OL. Co tak. może twoja agencja zrobić lepszego niż narzędzie, może lepiej obsłużyć klienta i nawiązać z nim relacje. Mhm. Więc jeżeli nie chcesz, żeby twoją firmę w przyszłości wycięła sztuczna inteligencja, to a korzystaj z niej. Dwa, skup się na tym, żeby dobrze obsługiwać swojego klienta. Mhm. I tu możemy postawić kropkę dzisiaj. Super. Super. Bardzo fajne rzeczy wybrzmiały. Magda, to jest ten moment, w którym ty możesz wykorzystać ten podcast dla siebie. Nie wiem, możesz się zareklamować, zostawić ludzi z dobrą myślą, e, powiedzieć, że mogą cię znaleźć, bo nie wiem, czy sobie w ogóle tego życzysz, e, albo żeby dołączyć. Bo, bo tak, bo, <coughs> przepraszam. W większości, w większości podcastów zauważyłem, że każdy mówi, jak cię znaleźć, a ja sobie tego nie za bardzo życzę. Okay, okay. Kiepsko okay. odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. Kiemsko więc, więc e, A znam ludzi, którzy no, nie do końca chętnie e, e, znaleźć. Wiesz co, zacznijmy od tego, nie? że ja nie przyszłam tutaj dla lidów. Mhm. Ja po prostu mam pewien y, wulkan w głowie, który mówi o tym, że jak nie zacznę ludziom opowiadać jak robić dobrze agencję, to one za chwilę poumierają, bo nie będą się robić dobrze. Więc to jest ostatnia <try> szansa na to, żeby zaczęło się robić dobrze. Eee, to do czego zachęcam, to do śledzenia mojego Linkedina, ponieważ tam się dzielę historiami z życia na warsztacie, historiami z życia agencyjnego i krótkimi tipami jak sobie poradzić. Pewnie będę to też przekuwał w formę newslettera, która będzie bardziej do, dostępna e, wiedzowo. To będzie tak na dobrą sprawę dobra garść rzeczy, którą możesz wdrożyć ad hoc w swojej firmie. Mhm. A jeżeli chciałbyś, żebyśmy pomogli ci, to zapraszam do kontaktu przez stronę internetową Kazbek. Super. Możecie puścić oczko, że chcecie do rudej i będziemy myśleć, co z tym zrobimy. Wszystkie te rzeczy oczywiście podlinkujemy w, w opisie tego filmu. Filmu podcastu, gdziekolwiek tego słuchacie. Super, Magda, bardzo Ci dziękuję za Twoją otwartość. Super odcinek. Ja wyciągnąłem sporo, mam sporo notatek i one jeszcze się rozbudują pewnie przy, przy montażu i przy ponownym przesłuchaniu całego odcinka. Dzięki za Twoją otwartość i dzięki, że w ogóle dzielisz się tym wszystkim, to jest bardzo wartościowe. Po to trochę powstał ten podcast. Więc... Pomimo, że to było pierwsze tego typu wydarzenie w moim życiu, gdzie muszę zacząć rozmawiać i wiem, że to się nagrywa i wiem, że potem w każdej chwili każdy będzie mógł to odsłonić i powiedzieć a tu powiedziałaś, że tak? to pomimo, że nasz początek był nieco drętwy, to wspaniale wprowadzasz e, początkujących w świat podcastu. To dziękuję ci. Bardzo się cieszę, bo to jest e, e, komfort słuchaczy jest na bardzo wysokim miejscu, jeżeli chodzi, e, komfort gości e, tego podcastu jest na bardzo wysokim miejscu, jeżeli chodzi o, o cele tego podcastu. Tak, myślę, że jeżeli ktoś przebrnął nasze pierwsze koślawe minuty, to potem już było tylko lepiej. Dziękuję słuchaczom, dziękuję tobie. Dzięki. Do następnego. Do następnego.